Przechodzimy w takim razie do konstytucyjnego projektu konstytucyjnego. Pan zgodził Was do studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Darku, czy chcesz zabrać głos? Może proszę. Mamy sytuację taką. W chwili obecnej jest opracowany nowy studium zagospodarowania przestrzennego dla miasta. Myślę, że większość radnych wie, ale na wszelki wypadek powiem, że jest to najważniejszy dokument planistyczny w mieście. Na podstawie takiego studium uchwala się potem plany zagospodarowania przestrzennego i żaden plan nie może być uchwalony w sprzeczności ze studium. Czyli jeśli czegoś nie przewiduje studium, a w danym miejscu studium przewiduje zabudowę mieszkaniową, a okazuje się, że trzeba tam zbudować pętlę, żłobek albo drogę, to jest kompletnie niemożliwe. I tam już tego nie może przewidzieć. Główne założenia studium są dość ogólne, choć mapy graficzne, które są nam dostarczone, są uważane za ogólne i taki jest wniosek komisji służby. Jednak musimy się odnieść do tego dokumentu. Termin mamy do końca miesiąca i dlatego właśnie dzisiaj się widzimy. To jest główny powód. Jak procedować tym temat? Myślę, że proponujemy, aby na tej sesji odnieść się do tych uwag w sposób na tyle, ile będziemy poprawni. W związku spróbujemy zorganizować spotkanie z udziałem planowania, tak aby się okazać, aby nasze uwagi proszę jeszcze nie brać materiału, ja wytłumaczę i wtedy wszystko. Po spotkaniu z udziałem planowania, z biurem planowania, może zmienimy nasze stanowisko i wtedy będziemy mogli już tylko korektowo zmienić nasze uwagi. Ale dzisiejszy termin jest o tyle ważny, że tylko dzisiejsze uwagi będą zamieszczone w terminie, więc będą wzięte pod uwagę. Z racji tego, że materiał jest obszerny i nawet ciemno ujmując, mamy prawdopodobieństwo, że się przeczytali, by założyć, że wszystko jest dobrze, albo że wszystko jest źle. Dlatego proponuję, abyśmy w sentencji uchwały, bo komisja przedstawiła nam uchwałę w następującej treści. Opiniuje się negatywnie studium kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa z następującymi uwagami. Krótki termin na zapoznanie się, brak konsultacji z autorami oraz zbyt duży stopień ogólności i szczegółowości, szczególnie w skali mapy. Natomiast ja proponuję, abyśmy oprócz tego zapisali następującą sentencję. Opiniuje się zgodnie z uwagami zamieszczonymi poniżej. I teraz, przykładowo, no, pierwsza strona z zdjęciem Pani Jezusa, tak obecnie. Jak to jest? Może dla Pani jest, ale dla nas nie. Dochodzimy do pierwszej części. Informacja ogólna. To, z której ją przeczytamy, do niej możemy punkty zgłosić lub nie. Przejdziemy do pierwszych szczegółowych planów. Akurat pierwszy jest Łobzu. Łobzu dlatego, że częściowo łączy się z naszą dzielnicą, ale głównie dotyczy tego. I tutaj są poszczególne punkty. Ja proponuję, żebyśmy w uchwale po prostu te wszystkie punkty mieli i z boku podawali informacje. Oczywiście punkt pozytywnie lub negatywnie lub z uwagami, prawda? I taki każdy punkt po kolei. Wiem, że to jest tak naprawdę solidny na pracy, ale dlatego taką propozycję składam, bo tak naprawdę jest to najważniejszy dokument, jaki wyciągnął w tej kadencji. Jeśli są jakieś inne głosy lub inne propozycje, to słucham i chciałbym przeczytać Pani najważniejszą pracę. Proszę. To nie jest ostateczny termin, bo są nawet dzieci, które to przełożyły na luty. Ale przełożyli, tak? Jeszcze prosili, a z tego co ostatnie miasto nie uwzględnia generalnie pan prezydent jest na taki. No ja uważam osobiście, że to jest pewna kpina. Normalna kpina to jest nieszanowanie nas jako radnych w żaden sposób. Bo nie ma takiej możliwości, byśmy się zapoznali w tym przeciągu, nie wiem, chwili. 5 minut. Nie, nawet jeśli szaf sobie dzieje to też. Generalnie uważam, że prezydent powinien przysłać jednego z autorów studium na sesję, czy na nadzwyczajną sesję, żeby pewne rzeczy, tylko oczywiście my byśmy się musieli do tego też przygotować, na tym byśmy wcześniej. i wtedy on odpowiada na nasze uwagi. Generalnie uważam, że jest to zwykła kpina. No. Jest to nie bardzo niepoważne podejście do nas wszystkich. Zgoda. Ja bym to chętnie chciał widzieć w tej naszej uchwale, żeby po prostu nie było takich rzeczy, bo to są żarty z nas. No. Przed wakacjami mieliśmy taką sytuację, w której zabieraliśmy głos na temat podatek z opóźnieniem. Panie Impur, muzetka to jest. Muzetka to jest opinia, która jest niewiadąca. To jest rzecz, która jest ważna. Nie przerywajmy sobie, bo tu jest małe pomieszczenie i nie będziemy się słyszeć. Na dużej sali szepty uchodzą, tu nie przejdą, no bo tu nie ma. Co do tego, co Pan powiedział, się zgadzam. Tylko jest, mam pewne inne podejście do tego, jaka jest jego koncentracja. Bo założyliśmy, że miasto uhonoruje nasze późniejsze opinie do WZ-ek przed wakacjami. Tak się nie działo. Później dostać informacje, że nie zostały wzięte uwagę i po terminach. W związku z tym ja mam świadomość, że niedoskonałości naszej dzisiejszej pracy, ale musimy ją wykonać. Nie jest to wina nasza. No zgadza się. Nie jest w żaden sposób nasza. Podobnie jak mówimy o smogu. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos do formuły naszej pracy dzisiejszej? Możemy dostać Prądnik Biały. Materiały wysyłane tak, że dla każdego radnego z danego terenu były, no ale Państwo oczywiście brali po kolei i teraz trzeba poszukać. Prądnik Biały nr 24. Ona nie ma racji. Nie, jedno nie ma. Masz? Ale dobrego pasterza kto chce. Dobrego pasterza. Proszę Państwa, zaczniemy od planu Łobzu. To się zna na Łobzu. Ta mała część podchodzi pod naszą dyrektywę. Tam omów tą część, powiedz o tym. Tutaj zajmują tą część między torami kolejowymi w tamtym roku już przyjmowaliśmy plan zagospodarowania dla tego rejonu, który wszedł w życie. Dlatego myślę, że ewentualnie Pani Zderzyna coś wypełniła. Pani Radku, szczegółowi. Proszę o ciszę. Kawałek drzewa. Ten rejon tak zwany Żabiniec Południe. To jest po południowej stronie Żabinie Spolne. Tak, to jest po prostu ten podział się nie pokrywa z granicami dzielnic. Dlatego po prostu mały skrawek jest właśnie pod naszą dzielnicą. Nie pamiętam, że już byli nawet wtedy razem z dzielnicą piątą na właśnie negocjacje. To jest właśnie ten obszar między torami. Szanowni Państwo, w związku z tym, że ten teren Łodzów tak naprawdę w małym stopniu dotyczy nas, ja proponuję, żeby Pani Grażyna Gwarna z tego terenu sobie spojrzała na tą informację, którą mamy zawartą w treści opracowania Łodzu. Jeśli będą jakieś uwagi z terenu Żabnice, to możemy je ująć, natomiast większość zapisów, które tutaj są, dotyczą po prostu ulic nie znajdujących się, nawet nie będących blisko naszej dzielnicy, takiej jak Nawojki, Czarnowiejska i tak dalej. To my mamy jakiś wpływ na te procenty? Co? Mamy jakiś wpływ? Jak, na które? No na te powierzchnie geologicznie czynne możemy sobie te procenty jakoś zmienić? Możemy uwagi do tego zgłaszać. Tak. Mamy do 10%. Ja nie mam procenty. Jedni mają procenty, inni co mają, co to jest? Batura. Proszę o ciszę. jest bardzo przyjemnie. Eloniu, potem też w sklepie o wysokiej intensywności. Pamięta Pani chyba jeszcze 2012 roku, 2013. Szanowni Państwo, kogo tam trzeba pod komputera rozsadzić? To jest spokój. Nauczyciele, ja się tak nie, seniorzy najciszej siedzą. No. Chwileczkę, proszę. Ja widzę, że ty wszystkich nauczycieli. Proszę Państwa, przechodzimy do planu zagospodarowania. Proszę mnie w to nie włączać. Ronowice Centrum. Będziemy czytać do blokami. Uwagi do bloku będzie zgłaszał w pierwszej kolejności radny z danego terenu, później pozostali radni. I tak, kierunki w strukturze przestrzennej. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności, lokalizowana w północno-wschodniej części jednostki, w głębi obszaru z zabudową usługową zlokalizowaną wzdłuż ulicy Jasnogórskiej, ulicy Józefa Konrada, do utrzymania i kontynuacji. Punkt kolejny. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna średniej i wysokiej intensywności, zlokalizowana w południowo-wschodniej i południowo-zachodniej części jednostki pomiędzy terenami kolejowymi i zabudową usługową, projektowana jako autonomiczny zespół mieszkaniowy z terenami przestrzeni publicznej, zieleni i urządzonej od strony torów kolejowych, należy przygotować zabudowę usługową. Punkt 1. Przekształcenie rejonu Ronda Ofiar Katynia w ważny szereg centrotwórczy skupiający funkcje ponadlokalne i metropolitarne, skoncentrowany wokół nowej przestrzeni publicznej. Będziemy pytania zadawać teraz. Kolejny punkt. Lokalizowanie wzdłuż ulicy Radzikowskiego i Konrada, Armii Krajowej Ruskiej, zabudowy usługowej o charakterze ponadlokalnym i metropolitalnym, kształtowanej jako nieciągły, perforowanej komunikacją lokalną i ciągami zieleni urządzonej. Punkt kolejny, zabudowa usługowa, w tym handel wielkopowierzchniowy o charakterze ponadlokalnym i metropolitalnym, w rejonie Ronda Ofiar Katynia, kształtowana jako zastosowana pod względem gabarytu budynku w wysokim standardzie architektury, z wysokościowcami, akcentowaniem powierzchni zewnętrznych na rozniku w sąsiedztwie ronda. Punkt kolejny, w rejonie przystanków kolejowych, przystanków metra, koncentracja zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej zwiększonej intensywności. Punkt kolejny, obsługa komunikacji terenu jednostki Konrada Radzikowskiego, i szybkiej kolei aglomeracyjnej. Panie Przewodniczący, mam pytanie. Czy naprawdę o Krakowie mówimy? Tak. Jak będziemy metropolitą tam? Teraz tak. Czy w pierwszej kolejności, czy są pytania do tej części? Może niejasności. Jako obszar roku 2007. Wszystkie uwagi tego typu teraz tylko zgłoszenie kontaktu, żeby się praca posuwała, może zniszczyć. Obszar metropolitalny, z tego co wiem, to rozumiemy jako obszary Kraków, gminy ościenne do kilkudziesięciu kilometrów. I obiekty, które mają znaczenie metropolitalne, są do obsługi handlowej czy też pracy mieszkańców miasta i obywateli. Tam jest galeria Ronowice, tam będzie OBI, tam będzie Dekadro. Moment, tylko to skończę, dobra? Dobrze. Czy są jeszcze pytania? Bynajmniej nie o wysokim standardzie architektonicznym. To w takim razie, czy są uwagi do tego, bo jeśli nie ma, to będzie obszarami pozytywnie. Że są pozytywni? Ale negatywnie. Proszę Państwa, podejście do spraw opiniujemy negatywnie, studium uwarunkowań pozytywnych jest sprawą jeszcze bardziej ogólną niż danie nam tego studium w takiej wersji. Dlatego jeśli mamy punkty, to przy nich będziemy pisać, czy jest pozytywnie, czy negatywnie i to zamieścimy jako treść uchwały. Mówię o tym na początku. Dlatego jeśli Państwo nie zgłaszają uwag, to przy każdej tej kropce będzie pozytywnie. Nie mam gwarancji, że to żyje metodą. Do 2050 to będę miał 102 lata. Szanowni Państwo, bo... Prawda jest taka, że wiemy, co my opiniujemy, no bo to jest takie... Ja jeśli mogę, słuchajcie, bo mamy tych kartek, osoba, znaczy twórca studium pomyślał, rozdzielił na pewne enklawy i jest to dobre. Jeśli chodzi o tą kartkę z numerem 4022, jako radny z tego terenu, uważam, że tutaj nie ma żadnych uwag, dlatego że wszystko, co jest zawarte w tym studium, na tym terenie się już znajduje lub jest w trakcie realizacji. Nic więcej tutaj nie uchronimy i nie zmienimy. Mam jednostkę 22, spokojnie tutaj mamy... Wskaźnik zabudowy tylko. Powierzchnia logicznie czynna, czy uważasz, że rzeczywiście bez uwag? Nie widzę tam możliwości już tych terenów wolnych od zabudowy. Obecnie chyba nie ma już żadnych w tym obszarze, dlatego że jeśli jeszcze nie stoją, to mają pozwolenia zabudowy. Mówię tutaj w konkrecie o rejonie ulicy hotelu Konrad, czyli o ulicy Konrada, dlatego że cała reszta już jest w realizacji. A jaki tam jest procent? No bo nie ma no to zwróćmy uwagę, że tu powinien, tak, przynajmniej tyle, że tutaj ten procent powinien być wyższy. Ile jest na sferę usługową tam przestrzeń? To przynajmniej nie będzie niższy w przyszłości. Bo tam jest wtedy powiedzmy, że będzie dalej 50%. Usługowej i handlowej 20%, tak? To szczęśliwy. No, dzień gdzie są 10. Nie 50. No ja jeszcze tam uwagę mam do wskaźnika zabudowy. To 40 mm. W rejonie ofiar żąda Katynia, gdzie zablokujemy sobie powietrze. No mamy... To ma powietrze, to ma bardzo. Zablokujemy do kanałami bloków nie było. Akurat do Śląska teraz to dobrze. Na Śląskie jest czyste powietrze niż u nas. No bo wszystko do nas nie wiem. Bo wszystko leci do nas. Bo wszystko leci do nas. Wyżej niż jest nie będzie z prostej przyczyny. Jest trasa samolotu, także tutaj... Tak, ale piszą ci takie wzóry z tego wszystkiego. Do 45 metrów. Zarazem przysiadkowo na metr. Który ma 30 metrów? Ile ma 35 to ma 10 konsultacji. 33 ma. Zatem tam nie ma. W tym rejonie... No właśnie. W tym rejonie w chwili obecnej nie ma. Nie ma wysokich. Ona nie pasuje do... Gdzie jest przestanek metra? Nawet jeżeli samą tego... No zobacz, to przysiadkowa trawa i metro i koło. Do Oszowa musisz dojechać, proste. Nie ma cię, postawię do Oszowa. No ja wiem, czy to w Warszawie. Tam nie ma 35 metrów na pewno. U nas dopiero tam. Tutaj Polska Kamienna. Tego tam 20-piętrowe wieżące. Zależy kościelnia szaleńska. Może przecież całkiem... Tam stoi ten farton już. Ale wysokości. Uporządkujmy. Jak tramwaj zjeżdża przy narodowym. Uporządkujmy. Tam coś chcecie podać, pogadamy tak sobie jak na rynku. Pani Asia, proszę. Tak, ja mam tak. Do powierzchni biologiczno-czynnej jest za mała. 20% w tym rejonie, jak tam sobie to jest naprawdę propozycja do zwiększenia, to przynajmniej do obniżenia. Ale wierzę, że dla handlowej 20 jest za mała? Nie, ja mówię. Biologicznie 3. Na mieszkaniowej jest 30. Aha, A, mieszkaniowy jest 30. 30, 20 na usługowej i bardzo. To jest dobrze, dobrze. Tylko i tą zabudowę do 35 metrów. Naprawdę, żeby ona należałoby zareagować. Naprawdę. Obiekty wstrzymujące. To nie będą martwić, czy mówię do istniejącej, jak i również mówię do północnej. Widzimy się obiekty, przerysuje. Ja nie mam tego, ale rozumiem, że jest taka propozycja, że takich spornych tematach. Myślę, że będziemy krótko głosowali, czy wpisujemy taką uwagę, czy nie. To będzie najlepsze rozwiązanie. Każdy, kto zgłosił uwagę, będzie przegłosowany. Padła uwaga od radnych, żeby ograniczyć wysokość 35 metrów do jutra. Do 20. Zaczyna się od 20. Do 25 jest w okolicy, do 25 jest w usługach. Usługa jest 25, a 35 przy bezpośredniej bliskości drona. W związku z tym jaka jest propozycja, bo jeśli mamy zareagować to, to musimy zbliżyć się. To jest maksymalne. Przyjmijmy też informację usługową. Wszystko do 25. Przyjmijmy jedną minutę. A to podyktujcie mi, co ja z tego uchwały pisać. Nie ma problemu. Dobrze, proszę Państwa, w związku z tym, kto jest za zmianą zapisu wysokość zabudowy usługowej na terenach usługowych do 25 metrów w granicy jednostki, a w bezpośrednim sąsiedztwie ronda wiekatnia do 35 w następujący sposób. Wykreślenie treści, a w bezpośrednim sąsiedztwie ronda ofiarkatnia do 35 metrów. Kto z Państwa jest za taką zmianę, to proszę o nie. Wróćmy jeszcze raz, przepraszam. Proszę o chodziło o ustawiamy do 25. Tak. Kto z Państwa jest za? Dobra, widzę optyczną większość. Taką uwagę wpisujemy. Rozumiem, że innych uwag do tej części planu naszych studiów nie ma, tak? No, ale to jest narracyjna, jak Pan będzie fajnie, jak będzie metro, też będzie fajnie. Nasza, uwagi, słuchajcie, no. Dokładnie. Tak, że tu nie ma nic. Ale ma być na tej klasie nasza trzeba. Państwa w związku z tym temat... Nie. Proszę Państwa, bardzo proszę o ciszę. Wszystkich. Raku nie wychylaj się w momencie, co już mówił, czy będziesz czekał, ja skończę. Tę część... 22 w Rolnicy Centrum zaopiniowałem pozytywnie z tą jedną uwagą, którą Państwo przed chwilą zaproponowaliście, ograniczenie wysokości 25 metrów. Na chwilę wracamy do jednostki numer 7 Łowców. Pani Grażyna, czy są jakieś uwagi? Tak, no właśnie dotyczące naszej dzielnicy? Tak, ja mam pytanie, bo to jest planowanie przystanki kolei aglomeracyjnej Prądnicka-Łopietka, gdzie tak jeden przystanek ma być, to jest niepowiedziane. Nie sądzę, że chyba koszt na Lutowicza, a do tego drugiego, no bo to tak wygląda tutaj o transport zbiorowy. Gdzie to będzie? Komunikacja i tam jest transport zbiorowy i jest takie planowane przystanki kolei aglomeracyjnej Prądnicka. Gdzie ten przystanek ma być? Nie będzie szczegółowo. Mamy jak no właśnie. Nie, to nie chodzi o kolej aglomeracyjną. No już pracuję. Ja mam tylko taką uwagę, że gdzie to jest, bo jeśli żeby wziąć pod uwagę, że tam jest szpital. Tutaj, gdzie jest ten stary dom, tak? Proszę Państwa, jeśli chodzi o przystanki kolei aglomeracyjnej, one będą na obecnej linii Przymrzu. Dokładna ich lokalizacja będzie wyliczana na podstawie planu zagospodarowania danego obszaru lub konkretnego projektu, który dotyczy już budowy. Dla nas niepokojące mogłoby być gdybyśmy nie chcieli w rejonach prądnickich jakiegokolwiek przystanku lub gdybyśmy chcieli, aby jej tam nie było. W innym wypadku tutaj uwagi inne są nie na tym etapie. Studium jest ogólnym dokumentem. Jeszcze że to nie linia obwodowa, która jest w Krakowie, tylko linia do Katowic, do Zabrzeżowa. Bo tu jest skorowana na Polską linia obwodowa, czyli rzeczywiście te przystanie, jeśli ma być, to ma być tutaj na gdzieś w okolicach wiatrów. A do Krakowie właśnie tam jest. O matko. A przymocerka zapewne Pani... Jeszcze jedna uwaga, jeśli nie wiem na jakiego lata obejmuje zarządzanie przeliczenia Czesława Miłosza. Ja dostałam odpowiedź, że jest stacja Czesława Miłosza i nawet za 50 lat nie będzie, więc... Jakie jest to ujęte dalej? Jaki tu jest przedział czasowy? 2050. Studium mówi o tym, co będzie można, co miasto teoretycznie planuje lub może zaplanować w danym terenie. Jeśli czegoś nie będzie to nie zaplanuje, ale jeśli będzie studium, to tam nie znaczy, że zostanie zrealizowane. Trzeba o tym pamiętać. Teoretycznie to dostać miejsce pod tym. Czy są jeszcze jakieś uwagi metonie do planujących? Rozumiem, że w takim razie artykuł numer 7, jednostka 7 opiniujemy pozytywnie. Przechodzimy w takim razie do jednostki 44, Kultura Narodowa. Proszę Państwa, tak. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej. Istniejąca zabudowa jednorodzinna do utrzymania i przekształceń. Istniejąca zabudowa wielorodzinna na Górka Narodowa Wschód, Górka Narodowa Zachód do utrzymania i przekształceń. Pani Grażyna, proszę Państwa, przeczytamy do końca tej arkusza. Proszę Pani Grażyna, wykaże się Pani, proszę. Tylko w tej kwestii. Istniejąca zabudowa jednorodzinna do utrzymania i przekształceń. Istniejąca zabudowa wielorodzinna osiedli Górka Narodowa Wschód i Górka Narodowa Zachód do utrzymania i przekształceń. Istniejąca zabudowa wzdłuż Alei 29 listopada do przekształceń i uzupełnień w kierunku zabudowy usługowej o charakterze ponadlokalnym, kształtowanej jako nieciągła, sperforowana komunikacją lokalną i ciągami zieleni urządzonej obudowy ulicy. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wzdłuż terenów PKP do przekształceń i uzupełnień w kierunku zabudowy usługowej o charakterze lokalnym. W rejonach przystanków kolejowych koncentracja zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej o zwiększonej intensywności. Układ urbanistyczny dawnego szpitala okulistycznego do zachowania i uzupełnień. Ochrona terenów zielonych w ramach osiedli mieszkaniowych przed zabudową i zainwestowaniem obniżającym udział powierzchni biologicznie czynnych. Istniejąca zieleń nieurządzona do zachowania i przekształceń w kierunku zieleni urządzonej. Obsługa komunikacyjna terenu jednostki z Alei 29 listopada oraz szybkiej kolei aglomeracyjnej SK. Funkcja terenu. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniej. Dobra. Czy są pytania do tej części? Na chwilę sobie pytania. Są pytania. Znaczy, ja mam pytanie odnośnie tej zabudowy wzdłuż linii kolejowej, wzdłuż torów kolejowych, bo przecież tam cały czas jeżdżą pociągi. Ja mieszkam akurat na Starośle, rozbudowywuję, ja nie mówimy o okrużnicy i... Czyli za to razem przysięgnie. To jest konsekwencja trochę stanu istniejącego, czyli budynki już tam są, więc taki zapis musi być. Natomiast pytanie, czy nie należałoby go ewentualnie ograniczać, żeby ona nie postępowała. To jest nie bardzo rozumiem też, o co chodzi ze szpitalem okulistycznym, bo z tego co wiem, tam już jest ruina. Jak tam była niedawno. Kto przyjął? Nie, przenieśli się już za bardzo. Zdaje się, że na Nowym Jorku słyszałam, że jakiś prywatny inwestor. Była po byłym szpitalu, mamy zachowane, ale uzupełnienia. Tak naprawdę nie mamy. Dzień dobry. Czy jak coś tu już jest to. No, gdzie w ogóle jest taka mała rzecz. Uwaga do tego terenu wzdłuż PKP. I teraz pytanie, bo tutaj często się powtarza słowo intensywność o zwiększonej intensywności, tak? Zawożowa, mieszkaniowa o zwiększonej intensywności. Co się pod tym kryje? Znowu jakieś 36%? Nie, no ale... Nie, zwiększona intensywność chodzi o wielkość powierzchni miesięcznej, bo tam jest mniejsza niż w tych mniej, to jest raz, a dwa, że są to budynki wielorodzinne, a nie jednorodzinne, czyli że mamy stosunkowo dużo osób na metr kwadratowy. To tak rozumiem, tylko czy gdzieś mamy, jaka ma być wysokość tych i dalej jest. Dalej, zabudowy, tak? I tu jest, no właśnie, tutaj znowu mamy 36 metrów. Tak, ale zabudowy, ale 20 one już istnieją, wysoce duże, te dwa. Ale takie? Tak, już istnieją. Ale są, nie, są, jest 190, 190. Tak. To są te 36 metrów. Tak, to one już tam stoją. Natomiast dalej jest 25 metrów. Ale to w Witkowicach na terenie szpitala i to mnie zastanawia, co tam będzie budowane, żeby... Bo przecież szpitala w Witkowicach to jest 25 metrów, to jest 8 pięter, więc nie wiem. Chyba, że to kolegium medików weźmie i po prostu potrzebują na... Czy tam się jednostki nie pomyliły? Nie. No nie, jeżeli UJ przejął szpital w Witkowicach, to kolegium medicum może to mieć, prawda? To tak proceduralnie. Tak, to mam przejście słowa kolegium. No i tego ty też jest to, że ale z drugiej strony, jeżeli wrócimy do wcześniejszego układu urbanistycznego tego szpitala okolicznecznego, zachować się zupełnie, a następnie w punkcie następnym mamy, że tutaj wysokość zabudowy usługowej w obszarze danego szpitala okolicznecznego w Witkowicach do 25 metrów, to teraz tak naprawdę tam istnieje bryła i zabudowa jednopoziomowa góra do dwóch poziomów. Teraz 25 pięter. No, 8-piętrowiec, powiedzmy mówię, wśród tych małych, powiedzmy mówię, dansów, czyli to też powiedzmy, on tutaj nie pasuje całkowicie, a może jak to jest tam zabudowa tak naprawdę niższa, ale może jest dzielnice, że również budowa umiejscowione i ładnie kontrolowane powiedzmy i tworzyło jeden taki powiedzmy praktyczny zaś przyrodniczo, a teraz możemy powiedzmy blokowisko. Czyli wydaje mi się, że nie jestem za tym, żeby powiedzmy tam rozburzyć powiedzmy to małą wyklawę zieleni i wstawić powiedzmy betonowe osiedle, zwiększając tylko i wyłącznie i zwiększając ruch komunikacyjny i organizację. Nie ma. Całe Witkowice jest niskie tak naprawdę. A chować się powiedzmy tam w tym dole, w tej przestrzeni, to jest tylko chyba masz też szkolenie Andrzej zauważył kolejny podwór, że w uzasadnionym sąsiednią zabudową na szlaku do poszerzenia zmiany wysokości zabudowy. Jak to się ma czyli subiektywność, czyli jeżeli powiedzmy mówię, będzie konieczne i będzie taka potrzeba, to będzie taka zabudowa. Bo tak może to również. Bo nie jest to sprecyzowane, a to daje tak naprawdę możliwość zainwestowania i komponowania takiej inwestycji taką, jaką będzie inwestor i będzie miał siłę przyjęcia. Dokładnie. Bo plan to przewiduje. Ja mam pytanie pierwsze, czy do tej części, którą przeczytała Pani Grażyna, są jakieś pytania lub uwagi? Jeśli nie, to ja mam tutaj jedną propozycję, ale to zaraz do Państwa. Nie widzę, powiem, że tutaj dopisali. Budowa infrastruktury komunikacyjnej będą busowe. Ale to dalej. Ja bym to proponowała dalej. W kierunkach zmian w strukturze przestrzennej. Bo tutaj mamy nie mamy o istniejących w ogóle, tylko mówimy tu ogólnie zabudowie, a komunikacja jest dalej. Cała zakładka. Jak będzie wyglądała? Ja a dobrze, bo tu mamy ogólny punkt obsługi komunikacyjnej. Dobrze, to w takim razie dalej. Jedźmy punktami. Funkcja terenu, czy są uwagi? Standardy przestrzenni. Tutaj czy są uwagi? Nie. Trzymali skali zabudowy. Czy są uwagi? Wysokość Witkowice. No, a to masz. Dziękuję. Nie no, żeby... Nie wiem, czy możemy się... No, do pewnego fragmentu. Co? A dlaczego możemy? Oczywiście, że możemy. Możemy napisać, żeby się trzymali tego, co zostało napisane w kierunkach zmian. Po prostu. No maksymalnie 4 piątki. No to maksymalnie do 15. Do 10 4 piątki. Do 15. 15, no także to jest 3 dni, 2 i 7 metra jedno piętro. Znaczy tak, myślę, że tak, że nie mamy wątpliwości co do wysokości zabudowy przy gminie tego listopada, przy osiedlu wulkana Lzowa, natomiast jeśli chodzi o Pszkowice, myślę, że na pewno niszczenie propozycja padła do 15 metrów. Pani Roboczo jest za, proszę podniesienia taką uwagę, tutaj na pewno się zamieszczać do otwartego. Czy do kolejnych punktów w wskaźnikach zabudowy są jakieś uwagi? I widzę, przechodzimy do pewnego środowisko kulturowe. Czy ktoś ma jakieś uwagi co do tego? Do tej części? To zawsze tak ładnie właśnie jest napisane. To jest dużo użyć. Panie Przewodniczący, my dostaliśmy zabudowy ostatni punkt. No i to jest ciekawe. Udział zabudowy usługowej w terenach zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej średniej wysokości intensywności dla działek przyległych do 29 listopada 100%. Czyli wypełnienie przy 29 listopada 100%, zero trawnika, zero podsumowania, małej przestrzeni. Czyli udział zabudowy usługowej w terenach zabudowy mieszkaniowej, bo tu mamy na mapie, że przy 29 listopada mamy MN bodajże, czy MW, czyli zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. A taki zapis mówi o tym, że bezpośrednio przy drodze ma być wytyczony pas usługowy. Tylko i wyłącznie, nie chodzi o wielorodzinną powierzchnię, tylko o rodzaj, że tam nie będzie mieszkań przy ulicy bezpośrednio, no, tylko usług. I o tym mówi ten punkt. Nie, ja rozumiem całkowicie, tylko wskazuje, że to jest 100%, czyli kontynuuje automatycznie wyklucza to, żeby tam nawet powstał kawałeczek 100%, nawet deptaczka. Ale to jest tym zawarte. Nie deptaka, wykluczamy budynek mieszkalny. Jeżeli chodzi o usługi, jaka jest, rozumiesz, minimalna ilość, rozumiesz, w innym punkcie musi być napisane, jaka jest minimalna ilość. Przynajmniej 20% zabudowy. Panowie, ja przepraszam, że przerwę to dyskusję, ale to nie o tym mowa, nie o biologicznej powierzchni. Nie, tu chodzi o to, że powiedzmy 100% tej przestrzeni to mają stać, powiedzmy, mówię, akurat zabudowa. Ale mamy w terenach zabudowy mieszkaniowej tylko. Ale z wypełnieniem warunku powierzchni biologicznej czynnej do 20%. I w terenach zabudowy mieszkaniowej, czyli praktycznie rzecz biorąc, jeżeli będzie jakiś budynek, to parter musi być usługowy. Ale to chodzi o wielorodzinność. Dobrze to rozumiem. Usługów. Zachowanie działek średniej biologicznej. Tego punktu dzisiejszego standardy przestrzenne, czyli minimum 20%. Dobrze, to w takim razie wyjaśnione, przechodzimy do środowiska kulturowego, czy tu mamy tylko listów z głowy. Środowisko kulturowe, to się niezbyt pozytywne. Można dojechać. Znaczy, bo te punkty dużo nie mówią, ale musicie Państwo mieć świadomość tego, że one są bardzo istotne. Bo zapis, że obejmuje się ochroną wartości kulturowej, a krajobrazu są części planu, będzie oznaczało tyle, że przy uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego dla tej okolicy każdy właściciel działki przyjdzie powiedzieć, że on jest przeciwko temu planowi, bo nie będzie mógł tam zbudować nic poza huśtawką. Znaczy oczywiście tu są... I zachowania kulturowe trzeba zachować. Ktoś powiada, że na mojej działce, tak? No nie, zachowanie kulturowe na ulicy. Jak dają pysk, to ma to zostać. Nie wolno oddawać. Nie oddawać. Dobrze, nie widzę uwag. Przechodzimy w takim razie do środowiska przyrodniczego. Czy Państwo mają jakieś uwagi? No, mam jedyne zalewowe tereny przy ostatniej powodzi. To była rzeka Bibiczanka, której tu nie ma. Rzeka Prądnik, czyli Białucha, nie wylała ani razu. Trzymała się z brzegów i była drożna. Natomiast Bibiczanka rozlała się także w Koralową, w Wądu, w Witkowicką i Witkowicką Pocztą, Bibicką nie było wejścia w ogóle. Zdjęcia znajdują się w dzielnicy z tamtej powodzi i myślę, że tu koniecznie trzeba dopisać Bibiczankę. Czyli nasza uwaga będzie brzmiała dość uwzględnienie terenów zagrożonych powodzią w rejonie rzeki Bibiczanki. Tak, tak, tylko Szanowni Państwo, zobaczcie, bo to jest ważne i istotne. Wody tysiącletnie, bo dzieli się na wodę tysiącletnią, stuletnią i jeszcze jest jeden mniejszy współczynnik. Ja podejrzewam, że tutaj... Ale dotyczy rzeki Prądnika, więc... Rzeka Prądnik, może tutaj dopisać właśnie ta Bibiczanka, nie? Znaczy nie, no to uwagę zgłosimy w brzmieniu. Może to mówię, to... A wy słyszeliście? Bibiczanka jest indziej. Prądnik jest indziej. A nie, Pani Hanika czytała. Prosi się o uzupełnienie terenów zalanych powodzią. Dalej. Zagrożonych powodzią o tereny położone wzdłuż rzeki Bibiczanka. Kto z Państwa jest za tym, żebyśmy taką uwagę ujęli w projekcie uchwały? Proszę o podniesienie. Dziękuję. W którym miejscu chcemy wpisać? Uwaga zostanie. Środowisko przyrodnicze, jako kolejny punkt. Ale dajemy przy wodzie stuletniej czy tysiącletniej? Obie, bo to jest... Nie, bo to jest istotne. Nie, to wymaga obliczenia, Pani Andrzej. To trzeba przeliczyć. Obliczenia zrobi Pani Prezydent Koterwa. Obliczenia, to muszą obliczyć. Na stuletniej czy tysiącletniej? Jeżeli mają w ogóle badania, pomiary. Jeżeli jest zagarki mięknie, to ile to Bibiczanka troszeczkę... No to setki, nie? To setki. Za 200 może. Jak ja pamiętam... Nie widzę więcej uwagi do tego punktu, przechodzimy do tematu komunikacji. Oddaję głos Pani Małgorzacie. Tutaj zauważyłam, że mamy korekty. Jedną to dopisanie. Planowana trasa na połączenie ulicy Banacha z ulicą Iwaszki jako dodatkowy możliwość wjazdu na teren w ogóle osiedla i później połączenia to i tak jest tam przygotowane połączenie Alei z Felińskiego i później dalej z trasą Iwaszki, czyli zapis. Planowana trasa na połączeniu ulicy Banacha z ulicą Iwaszki. I kolejna planowana pętla autobusowa na ulicy Narodowej Wschód. I przy transporcie zbiorowym, gdzie mamy kolej aglomeracyjną z przystankami, ja wiem, że może to jest nazwa przystanków, ale żeby to był Prądnik Czerwony łamany przez Górka Narodowa Wschód i przy kolei aglomeracyjnej Prądnik Czerwony Górka Narodowa Wschód. No bo jest bardzo korzystny wyjazd przez Prądnik Czerwony i rozładowanie. Ale żeby to też było tak, z terenu drugiej, jasne. Do naszego terenu, bo nie wiem jak to będzie. Podpalam Małgosiu. Tak, te dwie rzeczy na pewno. Znaczy tak, na pewno zaraz połączenie. Czyli planowane, czyli jak tutaj mamy planowana trasa tam, taka, proponuję dopisać zapis. Planowana trasa na połączeniu ulicy Banacha z ulicą Iwaszki, czy z planowaną trasą Iwaszki. Dobrze, i co z Państwa za taką uwagą? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. I tak, Górka Wschód. Planowana pętla i kolejny planowana pętla autobusowa na terenie Górka Narodowa Wschód. I doprecyzowanie tych dwóch zapisów. Kto z Państwa jest za zapisem odnośnie terminala Wschód? Dziękuję. Tutaj, gdzie mamy planowana linia tramwajowa, transport zbiorowy, jak kolej aglomeracyjna z planowanym przystankiem, Prądnik Czerwony dopisać, łamane przez Górka Narodowa Wschód. Czyli czyli górka nadawana przez prądnik. Dokładnie. Czyli transport zbiorowy w zakresie... Druga kropka. Transport zbiorowy. To możemy napisać. Linia kolei aglomeracyjnej. To samo. Planowanym, tylko dopisać. I górka samochodowa i w zakresie parków, przystanków przesiadkowych Park and Ride. Przy przystanku kolei aglomeracyjnej. Górka Narodowa, Wschód, Prądnik Czerwony. Górka Narodowa. To z Państwa jest za tymi zmianami proponowanymi przez nas? Ja mam tylko pytanie, czy w tym punkcie jest ten Prądnik Czerwony, to nie będzie po prostu o nazwę stacji? Możliwe, ale... Owszem, ale nie chcielibyśmy, aby to potem się stało przyczynkiem do przeciągnięcia na drugą stronę. Tak, że trzeba będzie tak do tej pory przez tory musimy przejść do 105 i 184, bo nikt nie pomyślał, że ktoś chciałby tam... Dobrze, proszę Państwa, teraz punkt infrastruktura. Proszę o uwagę. Zapiszę wszystko, trzeba robić. Chodzi o te zbiorniki, które będą na przedłużeniu ulicy Nathansona u góry. MPW planuje, no tam jest bardzo, są stare urządzenia, one co prawda ostatnio nie robią tego lodowca na ulicę Siewną, jak zwykle było, ale tam jest w planach MPW-u wpisane w wieloletnią prognozę finansową duża inwestycja. Natomiast proszę mi objaśnić, nie wiem co to ten cmentarz parafialny Prądnik Biały, zbiornik wodociągowy Górka Narodowa. Tego nie znam. Tam nie ma takiego cmentarza. Jest, na Białym Prądniku jest cmentarz. Dlaczego przy tym cmentarzu jest zbiornik wodociągowy? W jednym punkcie. Na zielono. Ale chodzi mi o zestawienie i diagnozować. To jest proszę Państwa, tutaj chodzi o prostą rzecz. Znaczy, planowanie hydroforni i zbiornik wodociągowy, ograniczenia wynikające z ZYP. Czyli to jest, że będzie planowany z ograniczeniami między innymi cmentarzem, bo pod cmentarzem nie mogę. I myślę, że to chodzi o to. Są wskazane punkty, które mogą ograniczać tylko ewentualne planowanie. Aha, czy przy planowaniu tego mają zwrócić uwagę, że jest sieć gazowa i cmentarz, tak? Tak jest. Ale głupio to sformułowanie. No ale nie pierwsza uwaga redakcyjna do autora. Dobrze. W związku z powyższym... Wygląda, że na cmentarzu. No, może będą pierwsze. Proponowanymi uwagami opiniujemy ten sektor z proponowanymi uwagami pozytywnie, tak? Są jakieś inne głosy. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Jednostka 43 tonie. Mogę? Zresztą nie, jeżeli chodzi o tonie, to kwestia jest tego typu, że poprzednie studium w sposób jakby jednoznaczny ograniczyło możliwości mieszkańców toni co do jakiegokolwiek inwestowania na ich terenach. Praktycznie rzecz biorąc powodowało, że wszystkie tereny leżące na terenie toń, a w szczególności na terenie planu miejscowego park rzeczny w 100% zostały zakwalifikowane jako tereny rolne, a oznaczone jako tzw. zieleń nieurządzona. I proszę Państwa, w momencie kiedy został ogłoszony plan miejscowy tonie park rzeczny, w Toniach powstał najpierw komitet konserwacyjny, potem powstało Stowarzyszenie dla Rozwoju Toń i to stowarzyszenie odbyło kilkanaście spotkań z decydentami w mieście, łącznie z prezydentem. Włączyła się w to komisja planowania pana Grzegorza Stawowego. Summa summarum, na wniosek komisji planowania przewodniczącego komisji planowania Grzegorza Stawowego prezydent miasta jako jedyny plan zawiesił i obiecał mieszkańcom to, że w trakcie nowego studium, prac na nowym studium będą podjęte wysiłki, aby przynajmniej połowa tego terenu została zakwalifikowana jako tereny dopuszczające budownictwo jednorodzinne. Tam była mowa. Proszę Państwa, praktycznie rzecz biorąc, stowarzyszenie wysyłało pisma do wtedy jeszcze profesora Chmielewskiego, który procedował nad studium, oraz później do pani prezydent Koterby. I z tych wszystkich wniosków, które napłynęły do miasta, dziś to, co się pokazało w nowym studium, wychodzi na to, że nic nie zostało uwzględnione, a można powiedzieć, że jeszcze bardziej zostało jakby wsteczna postawa została przyjęta przez miasto, mianowicie na tym terenie wymyślono jeszcze dodatkowo, czego tam nie było, tak zwany park kulturowy Medlikonie. Jeżeli chodzi o drugą część to jest plan miejscowy osiedle Łokietka. Tam, proszę Państwa, była sytuacja tego typu, że również studium nie dopuszczało możliwości zabudowy terenu ze względu na to, że były oznaczone tereny zielone i pani prezydent, która już wtedy niejako przejęła pałeczkę w Banku Wysłodek Miereckim, obiecała mieszkańcom wczoraj na spotkaniu, że większa część tych wniosków zostanie uwzględniona i tereny rolne zostaną przekształcone na tereny budowlane, oczywiście jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne, gdyż jak Państwo wiecie, Rada również opiniowała negatywnie WZ-kę dla dewelopera, który chciał budować w okolicach ulicy Fortu Konie, tam przy ulicy na Zielonki, chciał budować osiedle na kilka tysięcy mieszkańców. Sytuacja jest teraz taka, że w zasadzie można powiedzieć, że wszystkie te wnioski dewelopera zostały uwzględnione i to jest trochę dziwne, dlatego że te wnioski, które deweloper składał, nie wiem czy Państwo słyszeliście, była afera w mediach, bo w Toniach jest około 1200 mieszkańców, a wniosków złożono 5500 i to były wnioski nie wiadomo skąd. Natomiast faktycznie teraz wyszło na to w tym nowym studium, że te wszystkie tereny, które deweloper chciał zabudować budynkami, zostały. Oczywiście jest tylko ta jakby uwaga, zmiana, że jest to budownictwo nie takiej średniej wysokości, tylko to do 11 metrów budownictwo jednorodzinne. Stąd ja mam kilka uwag, które chciałbym, abyście Państwo również mnie poparli, dlatego że to spowoduje, to znaczy, jeżeli zostanie uchwalone studium w tym kształcie, to praktycznie rzecz biorąc, za życia tego pokolenia, które mieszka w Toniach, nigdy w życiu już, nigdy na swoich terenach nie będzie mógł dla swoich dzieci ich domków wybudować. Bo taka jest prawda. I tu mieszkańcom chodzi przede wszystkim o to, żeby oni mogli wybudować na swojej działce, wybudować domek jednorodzinny. Chcę Państwu powiedzieć, że tereny, które były dotychczas w Toniach jako tereny rolne, w 95% praktycznie rzecz biorąc, to są teraz nieużytki, to są tereny, które zarastają chwastami. Praktycznie rzecz biorąc, nazywanie tych terenów, bo zostały teraz nazwane, że jest to park kulturowy, to uważam, że jest to jakaś kpina i komuś ktoś tutaj chyba lekko przesadzi. Ja mam pytanie, czy rozumiem, że rolnikom nie wolno, natomiast ci deweloperzy mogą wstawić, tak? To znaczy, tam gdzie deweloper kupił teren, budować osiedle tych domków jednorodzinnych i gdzie myśmy jako Rada, już nawet to było jeszcze chyba wcześniej, za poprzedniej kadencji i za aktualnej, to tereny zostały oznaczone jako tereny dopuszczające budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Natomiast w terenach, jeżeli chodzi o park rzeczny, praktycznie rzecz biorąc, całość została pozostawiona bez zmian. Chcecie, wysłaliśmy się Kuba, no przejdź do tego konkretnych punktów. Tutaj jest temat mapki, że to na mapce najpierw, tak? Zielona część była pośrednio, jeśli chodzi o zieleń. Żółta to jest zabudowa mieszkaniowa, niskiej intensywności, z tego co tutaj widzę. I w większości z wyjątkiem tego fragmentu tutaj. Ta ciemna zieleń to oznacza, że to jest odpadki. Ta ciemna zieleń to jest las, to czym, proszę Państwa, to jest w ogóle ciekawe, bo ogród zoologiczny wystąpił, to są tereny, to są pastwiska i ogród zoologiczny wystąpił o to, żeby tam posadzić las. I więc z tego co wiem, to nawet ekolodzy protestowali przeciwko temu, gdyż na tym terenie, który bezsprzecznie powinien pozostać jako łąki, bo tam tarstwo, tam powinny być łąki, a nawet ekolodzy mówią, że nie powinien tam, bo to jakby to są zupełnie inna roślinność, las i morze. A z kolei ten drugi teren zielony, to są tereny miasta Krakowa i to kiedyś było pastwisko, dzisiaj tam zarosło to drzewami i praktycznie to takie samo siejki wyrosły. Stefanie, jeśli chodzi o to, co Pan powiedział, czyli żeby zmienić teren zielony na teren mieszkaniowy, w której części to dotyczy? To ja już, jeżeli można po kolei bym prosił o zmiany, mianowicie, proszę Państwa, w punkcie pierwszym kierunku zmian w kulturze przestrzennej cały czas powtarza się określenie parku rzecznego. Tłumaczono wszystkim i tutaj tu już jest określenie ciek sudu. Rzeki nie ma. A rzeki nie ma, ale zrobiono z cieku sudu, zrobiono park rzeczny. Ale to był pretekst po to, żeby nazwać cały ten rejon, ten rejon to jest około 400 hektarów, nazwać parkiem rzecznym. Ale konkretnie mamy mapę, w którym miejscu miała być zabudowana mieszkaniowa, bo o tym musimy. Dobrze, ale ja bym chciał jeszcze zmienić, bo jest, proszę Państwa, na przykład jest napisane coś takiego jak obudowa usługami północnego obejścia autostradowego w ramach terenów mieszkaniowych jednorodzinnych i byłby to czysty zapis w sytuacji takiej, kiedy na tym terenie, kiedy jest teren zielony, tutaj to przewodniczący pokazuje i to nie byłoby tego obudowania. Natomiast pasek to jest rezerwa na autostradę. To jest północne obejście Krakowa. I proszę Państwa, ja proponuję, aby zmienić, bo tutaj jest punkt pod tytułem środowisko kulturowe. Jest bardzo ładnie opisany, bo tutaj jest oczywiście zespół fortun. Ale to będziemy szli po kolei. Pierw uwagi ogólne tutaj, do tego punktu oraz skoro już zostało powiedziane, jeśli chodzi o zabudowę, to z mapy czytajmy, o których fragmenty chodzi, żeby przemienić, żeby razem wiedzieli, żeby mogli się zabrać głos, czy popierają się rozwiązania. Więc ja proponuję, aby może po kolei pokażę. Tereny oznaczone jako zieleń nieurządzona, patrząc tutaj, jak Pan Przewodniczący ma to prawie to, żeby to drugie nie, to jest przy focie, tutaj nie, tylko to. To zmienić, bo tutaj dziwnym trafem całość terenu została przemianowana na tereny dopuszczające rozwiązania mieszkaniowe, natomiast nie wiem dlaczego wycięto ten pas, który niczym się nie różni od tych pozostałych terenów, które zostały zakwalifikowane jako tereny dopuszczające budownictwo mieszkalne. Co tam jest? Może chodzi o jakąś równowagę? Nic. Pani Grażyno, zielonego jest, te tereny niczym się nie różnią. Tam są pagórki, tu są, niczym się nie różnią. Może chodzi o zwykły balans pomiędzy. Nie wiem. Balans zieleni w tym rejonie jest dosyć duży, także tutaj w tym tutaj można byłoby ewentualnie pokusić się o zmianę tego terenu. Ja proponuję, aby ten kawałek, który, to jest jako pierwszy mój wniosek, aby ten fragment całości ten teren, ten zielony, ten tutaj, tylko ten. Chyba ja też, proszę Państwa, temat dotyczy tej bladozielonej części, bo ciemnozielona część bezsprzecznie to jest wodny, tam nie podlega dyskusji. Proponuję zmianę przeznaczenia terenu zieleni nieurządzonej na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Kto z Państwa jest za taką uwagą? Dobra. Proszę Państwa, podstawowa część to jest tutaj na mapie. To są tereny, jak Państwo wiecie, od ulicy Gali, która tutaj idzie. To są tereny tutaj, to są pola, które są obecnie w ogóle nieużytkami, którymi one dojdą do wielkiej wsi. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że Wielka Wieś, bo tutaj operuje się jakimiś uwagami, że to jest korytarz do przewietrzania. Otóż Wielka Wieś zmieniła plan miejscowy i dopuszcza budownictwo wysokie, gdzie tam są szczególnie magazyny o wysokim poziomie składowania. A jak Państwo wiecie, przy ulicy Opolskiej i przy ulicy Konrada są już wysokie bloki, a dopuszcza się również zabudowę wysokich bloków. Natomiast tutaj w ogóle się nie dopuszcza zabudowy jednorodzinnej. Ja wnoszę, aby tereny, które częściowo są już dopuszczone, zabudowa jest jednorodzinna i tutaj jeszcze doszła zabudowa, to są usługi wielkopowierzchniowe, żeby te tereny przemianować na tereny, tak jak tutaj jest MM, czyli zabudowa mieszkaniowa. Jeszcze chwilę, muszę się odnieść. Tutaj, właśnie tutaj nie wiadomo dlaczego, tutaj planista wpisał zabudowę budynki wielkopowierzchniowe, a tutaj są takie same pola orne jak te obok tu sąsiedni. I jeszcze jest ciekawe, że tu w tym miejscu jest taki jakby minimalny taki wodny, który w lecie wysycha, a w zimie jest, a oni tu dopuszczają, nie wiem dlaczego. Pani, czyli propozycja dotyczy powyżej ulicy Gali. I powiedzmy tutaj do tej działki takiej... Do obwodnicy północnej. Tak, ale chyba z wyłączeniem tego fragmentu, który jest... Wyłączeniem fragmentu przy ulicy, przy cieku wodnym. Szanowni Państwo, obiektywnie patrząc, jeżeli to jest zapisane i założone, że mają to być dla Krakowa, czy to jest północnej Krakowa, a zawsze o tym wiemy, że dla Krakowa jest to potrzebne, bo z drugiej strony mówimy, że się dusimy, to wydaje mi się, że jeżeli takie jest zasne założenie, żeby wybrać korytarz połączony dla Krakowa, to ten korytarz powinien zostać. Ze względu na to oczywiście, powiedzmy, mówię, tutaj wzajemnie szanujemy, powiedzmy, mówię, i staramy się jakoś gdzieś, powiedzmy, mówię, wychodzić sobie naprzeciw i rozwiązywać, powiedzmy, które są dla nas, powiedzmy, bardziej rozwiązania prawne i dla naszych, powiedzmy, umowa, ale są priorytety, które są nad stanem w zakresie interesu, mówię, radnych. Jeżeli to ma być ulica, jeżeli to ma być korytarz i takie założenie, a podejrzewam, że autor, powiedzmy, mówię, komponując to, patrząc, że nie jest to dobrze widziane, powiedzmy, mówię, na takich obszarach, miał inicjatywę zasną, która miała służyć społeczeństwu. Wydaje mi się, że korytarzy powietrznych dla Krakowa nie powinniśmy ruszać, nie powinniśmy je podważyć bez względu na to, jaki jest interes lokalny. Ja na tej kadencji byłem osobą, zauważyć, żeby tam był faks, że jest problem, nie wcale. Natomiast... Jako przewodniczący komisji planowania. Tak, ale natomiast trzeba spojrzeć już na tą mapkę, która jest narysowana tutaj, a dokładnie na podkład, który nie jest taki już jaskrawy, to ta część tutaj mamy same kropeczki. Co to oznacza? Że tam już jest zabudowane. Tutaj mamy takie większe kropeczki. Co oznacza, że tam są szchale. I teraz proszę mi powiedzieć, jaki to będzie korytarz dla kogo? Dla tych tu, na północy? Czy dla tych, którzy mieszkają tu? Zrobimy dobrze, chyba nie tym, nie trzeba. Panie Przewodniczący, powiem tylko tyle, że natura jest... Panie Andrzeju, Pani Teodosy się zgłosiła pierwsza, potem Pana. Ja uważam, że każdy planista planujący dla miasta ma prawo umieścić park kulturowy czy rzeczny pod warunkiem, że wykupi od ludzi tereny pod te parki. To jest nieuczciwe wobec mieszkańców, takie stawianie sprawy. To przerabialiśmy przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego Górki Narodowej Wschód i Zachód. I do granic miasta, pamiętam, na uzgodnieniach był właściciel 1,5 hektarowej działki, który ma zieleń otwartą i ma 1,5 hektara. i ma jedynie obowiązek sprzątać to, bo jak nie, to Rada Miejska wrzepi mandat za plastikowe butelki i śmieci, które tam zgromadzą się, więc to jest wobec tych mieszkańców nieuczciwe. Jeśli wszyscy mówiliśmy, że jest święte prawo własności, to ja jestem za tym, żeby korytarze były, żeby były parki kulturowe, żeby były parki rzeczne i co tam jeszcze kto chce, pod warunkiem, że wykupi od tych mieszkańców po cenach, jakie są deweloperskie w tym rejonie. Mieszkańcy nie mogą tracić na tym, że ktoś narysował sobie kres. Tak, tak. Ale Pani Radzie, całkowicie się z tym zgadzamy. Ale... Naprawdę zgadzamy się, tylko chodzi tutaj o inną, powiedzmy, inicjatywę w zakresie odbierania korytarzy powietrznych. Tu Pan Przewodniczący akurat mówi, tam są hale, tam są... Ja powiem, że tam są bomboskłady tak samo. I to nic nie zmienia, bo to są puste słowa. Dobrze o tym wiemy, że natura nie da się przewidzieć, jeżeli powiedzmy przy minus 10 pada deszcz. To również tutaj powiedzmy mówię zabudowa, czy niskopiętna zabudowa w żaden sposób nie narusza linii powietrznych, powiedzmy mówię, jakie są wytwarzane w tym obszarze ekosystemy. Jeżeli powiedzmy mówię, tutaj jest sztab ludzi na tym, który pracował i miejmy, że był to sztab ludzi z autorytetem, który wypracował, że ten Kraków potrzebuje tych korytarzy, bo udowodniła to natura i zawsze udowadnia to powiedzmy mówię pora jesienno-zimowa, gdzie mamy powiedzmy mówię ogrzewanie tradycyjne spalinowe. I jest to nam potrzebne. Nie przejdziemy tak naprawdę mimo programu, żeby wspomagać i przechodzić powiedzmy mówię na ogrzewanie gazowe. Nie ma problemu. To znaczy jest program, jest nie program, ma, nie ma. Trzymajmy się planu. Nie ma. Tak. Dobra, Marek, trzymajmy się planu. Znaczy jeśli chodzi tutaj, Andrzej mówisz o myśli urbanistów, nie zawsze one są mądre, także należy tutaj ich poprawiać. I to, co szanowna Teodozja powiedziała, nie można też blokować cudzej własności pomysłami. Piętrowiec różni się od kanału powietrznego i założenia. Zgadza się. To ten kanał, o którym Ty tutaj mówisz, w tym miejscu, to powietrze to już nie istnieje. Ono jest w danym miejscu, natomiast ono dalej do nas, do Krakowa nie doleci. Bo nie ma przebiegu, bo już jest zabudowa, która zablokowała. A jeszcze to jest enklawa, ale chodzi o zabudowanie. Tak, i zaraz dojdziesz do Białego Prądnika i to jest ładna enklawa na mapie, która wykazuje, że ktoś to planował, pokazał ten zielony. Natomiast ja wam tylko powiem, że ze skredy mam maskę gazową. Nie wiem, dłużej przeżyję niż wy. Nie da się, ja przyzwyczaiłem do tego. My jesteśmy już odporni. Tylko dość usobiecznie zamysł planistyczny. Na tej kadencji wnioskuję do rolników do zainteresowania dla zagospodarowania planista zrobił drogi po istniejącym budynka, można wymurzyć chyba z 30 albo 40 budynków, żeby drogę taką zrobić, bo człowiek w ogóle do tego wtedy nie może. Także to jest komentarz co do zamysłu planistycznego. A Pan Willi Benedy, Pan Przewodniczący pamięta, planista podzielił na pół drogą szybkiego ruchu, zostawiając północ i południe bez możliwości przejścia do drugiej strony. Dotyczące tego tematu. Szanowni Państwo, w tym obszarze tego studium teren zielony jest wystarczający. To jest olbrzymi teren, który już jest i jego się nie zmieni. Jest wzdłuż, w dołu i on takim się dostaje. Natomiast to, co pozostanie, to, co tutaj jeszcze chcą wcisnąć zielonego, możemy spokojnie prosić o zmianę. Pan Mariusz, pan... A ja uważam, dlaczego mamy robić kilkuset mieszkańcom koń dobrze, którzy tam dziadek siał żyto i nikt na tym nie tracił, co dalej to żyto może siać, a my nie będziemy mieli czym oddychać. Ja jestem przeciwny temu. Żyta ci nie wolno jeść. Maskę ci poczytałem. Ja już nie wiem, że oni nie mają żadnego prawa własności i tak dalej, ale po to są takie plany, bo to są założenia urbanistyczne, żeby takie rzeczy uwzględniać, a nie uwzględniać to, czy ktoś na czym straci, czy nie straci. A jakbyś tam miał działkę? No ale to nie o to chodzi. A jakbyś miał tam działkę? Gdzie ja mam działkę? Trzeba podejmować tak naprawdę decyzje, które mają służyć ludziom, indywidualnym interesom. Proszę Państwa, 707 hektarów nie może spowodować, że 50% będzie terenów zielonych w tym rejonie. Pan ma. To my, będzie tych terenów zielonych 50%. Ja się zgodzę, tak jak kiedyś mówiłem, na budownictwo jednorodzinne. Wiadomo, że budownictwo jednorodzinne to jest dom plus teren zielony, który musi być. I ten dom nie jest piętrowy najczęściej, bo to jest kwestia ustalenia wysokości. I tam akurat sobie powietrze przejdzie, bo tam nie do wieżowce stały. To jest kwestia ustalenia pewnej gęstości budowli. Jak będzie rzadka gęstość, to jest na tej zasadzie. I tak teren zielony zostanie. Proszę Państwa, to co przed chwilą kolega powiedział, trzeba powiedzieć, że generalnie w Toniach powierzchnia biologicznie czynna przy zabudowie mieszkaniowej jest 50%. No dokładnie, czy tam zielone jest, musi być. Czyli jest zostawione na każdej działce 50% powierzchni. Jest to, nigdzie nie ma tak dużej powierzchni biologicznie czynnej podmiotu, jak tu jest zostawiona. I trzeba również zrozumieć i to, co powiedziała tutaj pani Teodozja, bo były takie i to bardzo mocne ruchy, jak mieszkańcy Toń, bo to była cała medialna i w gazetach, które również mówiły w ten sposób i chciały korzystać z funduszy europejskich, szwajcarskich i innych, żeby znalazły się pieniądze na wykup tych terenów od tych mieszkańców. I się to wszystko spadło na niczym, bo wiadomo mnie rzeczą, że nikt od tego niczego nie wykupi, a ja Państwu gwarantuję, że na pewno te tereny zostaną zabudowane czy minuty, dlatego że po prostu to jest niemożliwe, tam nie ma żadnej infrastruktury itd. I to będzie zabudowane, ale w perspektywie 50 czy iluś lat. Dobrze, dziękuję. W takim razie poddaję pod przegłosowanie. No więc gwarancja jest taka, że to jest teren oznaczony jako budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Natomiast chcę Pani powiedzieć, że to, co powiedział przewodniczący, gdyby Pani pojechała i popatrzyła sobie na drugą stronę, czyli Wielką Wieś, tam stoją potężne hale wysokiego składowania. Dobrze, proszę Państwa, żeby nie przedłużać, bo każdy powiedział. Kto z Państwa jest za tą uwagą, czyli zmiana zagospodarowania, przeznaczenia terenu z zieleni nieuporządkowanej na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne powyżej ulicy Gai do północnej obwodnicy pasa rezerwy na północną obwodnicę. Tośmy mogli się budować domkami jednorodzinnymi. Domy jednorodzinne. Kto z Państwa jest za tą uwagą, proszę o podniesienie. Dominika jest za. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jest na pewno taką uwagę życia społeczności. I teraz przechodzimy do tak, funkcja terenu. Jeszcze Panie Przewodniczący, jeszcze mam jedna, tak? Dotycząca przeznaczenia terenu. Tak. Jeszcze jedną mam uwagę, mianowicie Panie Przewodniczący, tutaj na samym dole, jak jest ten zielony pasek, tutaj biegną pola i to nie jest zaznaczone, natomiast tam jest kilkanaście pól, które pani prezydent Koterba powiedziała, że jak będzie prowadzony plan miejscowy, to tych kilkanaście pól zostanie jakby odrolnionych. To one jakby, bo tam jest tak, jest teren pastwiska, czyli łąk, idzie droga pomiędzy polami a tymi łąkami. I chodzi o to, że kilkanaście pól tutaj na samym końcu jest niewłączonych do zabudowy mieszkaniowej i Pani prezydent powiedziała, że jak będzie właśnie tego, że to będzie włączone, to widzę, że nie zostało to zrobione i o to bym wnosił. Znaczy ja nie wiem, dlaczego my mamy bez przerwy za Panią prezydent podejmować decyzję, jeśli ona obiecała raz, a dwa, dlaczego mamy ciągle o czyjeś interesy, dbać, a nie o interesy większości. To jest dla mnie żaden. To są interesy większości, Mariusz. Nie są interesy większości, to są interesy garstki. Ekoterroryści nie są większości. Za teraz chcę sobie budować, bo sobie sąsiad... Oczywiście tego obstawę. Dobrze. Ja też mam kawałek lasu i też tam nie mogę wybudować koło tego. Ale drzewo. Wczoraj najpierw drzewo. Dobrze, proszę Państwa. Czy ktoś jeszcze... Nie chyba. Ja osobiście uważam, że jeśli chodzi o ten teren to nie było żadnych wątpliwości. Tutaj to nie wiem na ile uszczuplanie, na ile nie, bo nie wiem jaki pas to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby te pola, które są... Odrolnić pola to jest kilkanaście pół. To jest teren około jednego hektara. Pani Kotyba obiecała, to nie ma do głosowania. Znaczy nie, to znaczy nie chodzi, ale z tego, co wynika teraz i zauważymy, to tak naprawdę to ma w każdym razie ona jest symetrycznie jest. Nie tylko ona jest cała żółta. Tak naprawdę dokonaliśmy, mówię, to, szanowni państwo, razem dokonaliśmy tak naprawdę wywożenia tego terenu o zieleń zieloną. A dajemy, powiedzmy, możliwość i otwieramy, powiedzmy, całkowicie zabudowę. Z jednej strony, powiedzmy, mówię, chcemy dobrze żyć, mówię, żyć w jakiś sposób, powiedzmy, mówię, świadomie i w dobrej atmosferze, jak i w dobrym otoczeniu, a z drugiej strony tak naprawdę, powiedzmy, mówię, te 400 zł za kwadratowy jest tutaj najważniejsze. Ja tylko chcę powiedzieć, że powiedzmy, nie kończę się tylko na państwa, czy na moim, powiedzmy, mówię, bycie i egzystencji, ten świat i ten kraj. Nie, a zostawcie coś dla pokolenia. A czyli głowie stwierdzi, że w późniejszym założyć tyle zielony u siebie. Andrzej, wystarczy. Nie możemy tak patrzeć. Proszę państwa! Ja kiedy jest internet, kiedy powiedzmy mówię, jest to na tyle kompromis, który ma służyć ludziom, albo będzie, powiedzmy, przekładać się na minimum jakiejś formy, powiedzmy, uszczuplenia czegoś, ale nie możemy, powiedzmy, mówię, w taki sposób zdecydować, że całe konia... Ja myślę, że teraz też się przegłosujemy, kto z państwa jest za zmianami w tej części, jeśli chodzi o terenu zielonego na teren mieszkalny. Tam u samej góry jest. O tym mówisz. Tak, u samej górze. Ten pasek wąski. Czyja to działka? Wyprostowanie moja. Tego żółtego. Nie czeka. Jeżeli mówimy o tym zielonym, to mamy. Tam lasu nie ma. Andrzej, tam w ogóle nie ma lasu i nigdy go nie będzie. Jest powyżej portu. To jest, nie, to jest nawet jak boisko piłkarskie, to nie... No, ale mówię, las jest dopiero powyżej portu. Ale jaki teren? Tam są samochody. Dobrze, proszę państwa, przechodzimy do standardów przestrzennych. Czy są uwagi do tego punktu? Ja mam... Ja mam uwagi do standardów przestrzennych, nie mam, natomiast żeby nie przedłużać, mam uwagi do środowiska kulturowego. Jest opisany bardzo ładnie, jeżeli chodzi o walory krajobrazowe i w tym krajobraz warowny, czyli zachowany układ urbanistyczny w dawnej Wistonie, rejestrze zabytków, zespół fortu, tonie itd. Natomiast jest napisane tak, strefa, zagospodarowanie zgodnie z zapisami. Ochrona wartości kulturowych obejmuje północną część jednostki. I proszę państwa, to się wiąże z tym, że tutaj jest w tym punkcie napisane coś takiego, wskazanie. Północna część jednostki rekomendowana do objęcia parkiem kulturowym Mydliki w proponowanym planie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. Otóż, proszę państwa, proszę mi powiedzieć, na nieużytkach polnych, jaki jest park kulturowy. I to jeszcze Mydliki Tonie. Gdzie chodzi o port, tak? Nie. Poniżej. To są tereny, pani przewodniczący, to są tereny tutaj. Te tereny, tu. Te. To nie. Dobrze, ale ja jeszcze chciałem... Przecież po kolei, oczywiście tą uwagę zaraz dyskutujemy, ale standardy przestrzenne, w związku z tym, że się pojawiły wątpliwości co do tych terenów zielonych, które były zielone, my proponujemy, żeby nie były zielone. Poddaję pod zastanowienie, czy dla tych terenów, które my proponujemy, żeby przestały być zielone, nie zwiększyć minimalnie wskaźnika tego zabudowy z 50% nie wiem, do 60% i wtedy, czy 55% i wtedy to tak jakby naturalnie wyjdzie. Naturalnie wyjdzie, że będzie tam jeszcze więcej tej przestrzeni, więc ten przebyw będzie jeszcze powiedzmy większy. No dobra, no. Czy... Jakie myślicie? Dużo. 50% to jest dużo. Jest dużo. Ale to by dotyczyło wszystkich. A na przykład, aby na 55, a 60 wtedy jest to też uhonorowanie tej części osób, które myślą, że tutaj powinno być zupełnie przestrzeń pozbawiona komfortu. Tam są pola, czyli ludzie tam mają działki duże, no więc w takim razie można właśnie zwiększyć ten spór. Gdyby kupi, to wszystko. On nie będzie patrzył. A domki będą wszelkie. Ale oddziały samoobrony Stefana nie pozwolą. Że na otwarcie łez te 10% też jest. Ja słyszałem, że podobno już jest 50%. Jest, na pewno są. 50% jest założeniem koncepcji. Dobra, to myślę, że dyskusja na ten temat nie ma. Kto z Państwa jest zgodny, żeby datki, które proponujemy, były zmienione, było 60, a nie 50%. Proszę o wyjaśnienie. Temat prosty. Dobra, i mamy kompromisową sytuację. Ja to odpiszę. Przechodzimy do wskaźniki zabudowy. Czy są uwagi do punktu wskaźniki zabudowy? Tylko same do wskaźniki zabudowy. Nie mamy tekstu i trudno je odnieść. Wysokość zabudowy jednorodzinnej do 11 metrów, wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 16, wysokość usługowej z Jasnogórskiej do 24, uzasadnionych sąsiednią zabudową w przypadkach dopuszcza się zmiany wysokości zabudowy. Udział zabudowy usługowej nie pisze. Jest z tyłu. Na samym końcu jest napisane, ile procent można więcej dać. Tutaj ostatni punkt. Sam końcu. Dopuszczane zmiany parametra. Dopuszczane zmiany parametra. Ja tego nie mam. Chyba barieżnie czytuję. Nie, ja na prawej stronie mam. I dołożą ci 50% i masz bieżące. Dopuszczalne zmiany parametrów. Tutaj chciałbym wnieść, powiedzmy, mówię poprawkę, że zabudowa w ulicy Jarzembowskiej jest 20 milionów i 16, tak jak zabudowa mówię tutaj w mieszkaniach. Tak, bo to jest o tyle zasadne, że potem jak wybudują 24, to za odpowiedzenie tam też nie nawiązali. Tak, później ktoś to odniesie, że powiedzmy najbliższej przesiedku jest budynek po takich parametrach. Ale tutaj bardzo nam nie może być. Żeby zmniejszyć to zabudowy, to również do wszystkim użytkami. Kto z Państwa jest za taką poprawką, żeby było z 24 na 16 przyjazd do wszystkich innych? Dziękuję. Środowisko kulturowe, to co Pan Stefan omawiał, jaka jest propozycja? Moja propozycja jest określenie tego punktu mówiącym o tym, że północna część jednostki rekomendowana do objęcia parkiem kulturowym na tej stronie. Jest to zapis, który jest jako wskazanie, nie wiem, to znaczy wskazanie, może to podobno tak przynajmniej pisze, że w proponowanym planie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego to ten park kulturowy, rozumiem, Mydniki Tonie, no to Mydniki trochę od Tonie oddalone są. A pytanie, czy moglibyście na przykład zrobić taką poprawkę, że północna część jednostki powyżej rezerwy autostradowej, bo tam i tak zostawiana jest teren zielony. Tak, powyżej rezerwy autostradowej. Czyli może zapiszę, że powyżej rezerwy autostradowej. A w stronie niebieska wieje. No tak, powyżej też tak. Kto z Państwa jest za zmianą, żeby to dotyczyło powyżej rezerwy autostradowej? Rezerwa autostradowa przybyła tam jest ten Ale weźcie pod uwagę, że jeżeli zostanie autostrada... To będzie o doprecyzowanie. Tak, ale jak będzie autostrada, to musi mieć autostrada. Ale to Pan Kulturowy to nie... że to jest rezerwowany na autostradę. Kosztem potem nie będzie tego zapisu, nie było to sami uwzględnione, że na tym wykładu będzie dyskutować i będzie analizować nasze propozycje. To są w jakimś stopniu oparte na subiektywnie, a nie na wiedzy i doświadczeniu, bo żaden zapewnienie tego doświadczenia logicznej, tak w krótkim czasie trzeba dokonać zapisy, powiedzmy, mówię tego projektu, tego dokumentu, ale chciałbym na tym nie przepuszczać. Bo to może wejść akurat, nie? Pan może teraz pan zamiast po ludzie. Nie muszę już. Proszę Państwa. Ja tylko nie wiem, dlaczego Stefanie tak nie lubi zieleni. To nie jest gajowny zieleni. To nie jest zieleni w domiach. Zieleni w domiach jest nadmiar, bo jest przynajmniej zostanie około 10%. Proszę Państwa, propozycja dotyczy doprecyzowania. Północna część jednostki powyżej rezerwy autostradowej. Dopisanie powyżej rezerwy autostradowej. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie. Dobrze. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego komunikacja i środowisko przyrodnicze. Czyli są uwagi. Uwaga jest taka, że piszemy Polsko-Wschodnia część jednostki Parku Krajobrazową Dolinki Krakowskiej, to się zgadza, bo to było, natomiast pojawił się nowy zapis, że północno-zachodnie otulinie Tęczyńskiego Parku Krajobrazowego. Ale to nie mamy co ruszać, bo park istnieje, to rzeczywiście otulina jest. To na poziomie tego, co uwzględnia tylko fakty. To tylko uwzględnia fakty, no bo jak jest park o małostronę otulinej, to przy uchwalaniu parku wyznacza się otulinę. Także to jest tylko unormowanie stanu. Jest następny zapis, który nie powodował odcieku cudą do mydlnicy. To jest jakaś pomyłka, bo odmodnicy. Nie, mydlnicy, więc to jest jakiś w ogóle błędny zapis. To tu trzeba poprawić mydlnicy i to będzie jako oczywista uwaga. Do przodu, do przodu. Proszę, to nie największe w naszej dzielnicy. Komunikacja. Jeszcze jedno tylko. Jest pisemny, ja bym chciał w ogóle wykreślić pisemny parku rzecznego. Chyba, że tego parku rzecznego to będzie dotyczyło tej części. Tu będzie pan tak czy tak, bo tu nie może być budowany żaden dom, bo jest w przecieku wodnym. No to nie. Ale czy to się musi nazywać park rzeczny? Bo tak ten zapis jest odbędny. Niech się nazywa jak chce, ale nie ma, tam jest ciek wodny. I tylko ja osobiście nie zauważamy. Nie wskażę się, że się nazywało park lotników, czy tam innego to. De facto ucieka w okolicy. De facto chodzi o to, że przy inwerencji pozostałe zależy od ten zielony, jak jest zielony, niech będzie. Czy będzie parkiem rzecznym, czy będzie parkiem czegoś tam samym wąską. Komunikacja. To uwagi. Wyciąć wszystkie odówki. To jest to właśnie dokładnie. Sami mają samochody. Uwaga pana Andrzeja, to jest za. A żywą internet nie kupią, ale stąd do Polski. Dobra. W tobie? No w telewizji pokazali się stronie ze sklepu na Białgórze. Pokazali stronie ze sklepu na Białgórze. Proszę Państwa, ja mam jedną uwagę jeszcze. Ja mam jeszcze jedną uwagę do dopuszczalnej zmiany parametrów miejscowych gramy. Nie wiem jak było w poprzednich tych, które opiniowaliśmy, ale tutaj ale to jest o tyle istotne, że jeśli możemy gdzieś zmienić do 20-50%, to zmienia wszystko. Dlatego zabudowy mieszkaniowej, szczególnie tej jednorodzinnej i wielorodzinnej również, myślę, że ten wskaźnik nie może wynosić możliwości zmiany aż o 20%. Nie no, ale 10 myślę, że jest zmiana rozsądna. Powiedzmy, że mogą być sytuacje, w których nie trzeba albo 10 zmienić. Ale 20 to jest chyba dość dużo. 11 oraz powierzchnia biologiczna, czy na terenów zielonych nie urządzona maksymalnie o 20% też chyba dużo. Jeśli chodzi o usługową, to wiadomo, że na usługach dzielnej to będzie fikcja, to tutaj 50% myślę, że nie kolumuje. Moja propozycja jest taka, żeby zostawić 50%, a pozostałe zmienić do 10%. No właśnie, ale nie było. Kto z Państwa jest za? Proszę o podjęcie. Dziękuję, przechodzimy do kolejnego planu. Ten opinię mocno nie z uwagami, które mamy w tego tak? Prądnik Biały. Dobrze. Zapas też. O, a co to Prądnik Biały na końcu? To Co będzie? Ale myście się przygotowali. A, porządku, nie, dobra. Dominika. Dobra, to w takim razie Prądnik Biały. Jedna z wielu, najbardziej zwarta grupa jest. Dobrze, nie będzie Prądnik Biały. Ale jak wyjdziecie, to ja będę. Zaczynasz ty? Co? Mamy dużo do powiedzenia. No to co? No to zaczynajemy. Zaczynasz? Dobrze Państwa, proszę o ciszę. Uwagi do funkcja terenu. Czyli do tych map. Panie Przewodniczący, ja pozwolę najpierw zasugerować coś. Proszę Państwa, los mnie rzucił na to osiedle 30 lat temu w to miejsce i na moich oczach to się zmienia niestety bardzo niekorzystnie i pod względem proporcji. I jeżeli Państwo zobaczą na mapę, to w tym momencie mamy już tylko MW. Chyba wszyscy wiedzą, co to znaczy. I teraz przejdźmy i z tego wniosku tutaj, który podałam, wypływają pozostałe uwagi. Ale pan Bębenek nie mnie wspiera, dobrze? Bo powiedziałam, że my mamy samo MW, już nie ma gdzie zdjęcia. Pani MW konkrety. Dobra. Czyli to MW i w tym kierunku powinny tutaj nasze uwagi pójść, żeby tego MW już więcej nam nie przyrastało, bo już... Dobrze, czyli proszę Państwa, kierunki zmian, a widzicie, istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia w jednorodzinną i wielorodzinną. W jednym zdaniu, jednym duszkiem. Nie. Wielorodzinna już nie. I czy to jest pełna zgoda wszystkich? Tak. Punkt czwarty. Znowu nie wiem, co można jeszcze wcisnąć między ulicą Wybickiego i terenami PKP, jeżeli tam już uzupełnienia w kierunku zabudowy usługowej. Nie wiem, czy to chodzi o tą Biedronkę, którą tam chcemy wcisnąć, Państwo głosowali za tym, żeby wcisnąć, czy jeszcze planują coś po cichutku. Tam jest parę budowli już niewypalonych, rozpoczęto budowy i pozostawiono takie konstrukcje, które nie wiadomo po co w ogóle stoją, zmarnowane pieniądze. Także zastanawia mnie to miejsce tutaj. Kolejna rzecz, 5 punkt, proszę Państwa, cieszy, bardzo cieszy, tylko ja bym to uzupełniła, czyli istniejąca zabudowa wielorodzinna blokowa osiedli Prądnik Biały, Krowodrza, Górka, Żabiniec do rehabilitacji, ale zgodnie z naszym spotkaniem, Panie Przewodniczący, proponuję, żeby uzupełnić to słowo rehabilitacja właśnie o informację w celu podniesienia komfortu życia dzieci i osób starszych. Czy można coś takiego użyć? Nie. Proszę mnie przepraszam. To chodzi o zrozumienie pewnych dokumentów. To jest to za ogólny. Bardzo ogólny, no. Bo on musi być bardzo ogólny, to jest studium. No dobra, ale w planie by czegoś takiego nie było. Rehabilitacja chodzi o coś więcej niż rewitalizacja i dotyczy zabudowy. Dlatego jest nazwa rehabilitacja. Ale to niewiele. Ale tak, że dobrze, czyli funkcja terenu, proszę Państwa, czyli ta wysoka intensywność już nie, już dosyć tej wysokiej intensywności. Proszę Państwa, więc tak, na pewno pierwsza uwaga, którą Pani Ela zgłosiła, czyli bez uzupełnień wielorodzinna. To znaczy tutaj punkt pierwszy. Panie Przewodniczący, powinniśmy wykreślić tak naprawdę cały zapis do słowa utrzymanie, czyli w pierwszym wersie i zostawić tylko zabudowa mieszkaniowa jedna rodzina do utrzymania. Tak, bo każdy wers jest sentencją uzupełnienia z możliwością przyczyny. Znaczy ja proponuję, żeby było istniejąca jedna rodzina do utrzymania uzupełnienia, a osobny punkt można zrobić wielorodzinna do utrzymania. Dlaczego? Bo jeśli ktoś będzie chciał przebudować dom, albo wybudować zaraz na swojej posesji drugi dom, to nie będzie mógł tego zrobić tylko dlatego, że kilku takich jak my coś nie ale podam tylko Pani Przewodniczący przykład, że mówię, modernizacja czy przebudowa wcześniej kupić do tego, że wydłuża cały budynek do fundamentu i żeby to była ich rodzina, tak? W takim razie ja proponuję, żeby rozdzielić te punkty. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia i punkt drugi będzie kropka dodatkowa. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do utrzymania. Koniec. To Państwo ale jak rozumiemy pojęcie utrzymania? Że ten stan faktycznie chyba istnieje. Stan utrzymania, czyli stanie niepogorszonym, czyli stanie niepogorszonym, czyli stanie dobrym. Tak, proszę Państwa, kto jest za tą uwagą? Proszę bez to gęszczy i tak dalej. No właśnie, tak rozumiem to, co powiedzieć. Nie każdy tak rozumie. O co chodzi? No, co z tym terenem usługowym między PKP a Lewickiego? Tam jest trochę zieleni i niewiele. Tak? Możemy tylko wrócić do punktu drugiego. Istniejąca zabudowa jednorodzinna do utrzymania jest i przekształcenia. Czyli przekształcenia dają bez wykreślmy i no jeszcze raz odczytasz to jak, dobrze? Bardzo proszę Panie Przewodniczący, jak to brzmi ostatnio? Czy tak jak już spełniam prośbę, istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia. Punkt drugi, istniejąca zabudowa wielorodzinna do utrzymania. Dobrze, jak Pan prowadził korektę do punktu drugiego teraz, to punkt trzeci, który jest autonomicznie punktem w tekście na chwilę obecną, istniejąca zabudowa jednorodzinna do utrzymania, wykreślamy i przekształceń, stawiamy po utrzymaniu kropkę. Tak jest. Dobrze. Kto z Państwa jest za? Proszę o się. Dziękuję. Czy są jakieś inne uwagi do tej części? No tak, chodzi właśnie o ten rejon między PKP a Lewickiego. Tam jest jeszcze trochę zieleni, niewiele, bo jak Państwo popatrzą na mapę, to jest nam tylko jeden placek zielony został, a tam jest trochę drzew. I tutaj będzie zamach na drzewa. Ja osobiście uważam, że to jest teren industrialny tak naprawdę. Przy kolei to każdy teren jest industrialny, bo to jest koło jeden hałas i tyle. I osobiście uważam, że nie może mieć jakichś większych uwag do terenu. Ale tam są drzewa. A tak, no to zaczną, tym bardziej, że oni sobie tu pozwalają na budowę usługową do 36 metrów. Dobrze, jaka jest propozycja? To już myślimy. Teren pomiędzy ulicą, zabudowa mieszkaniowa usługowa wykreślamy. Ale nie, zaraz, nie redagujemy teraz tekstu. Propozycję proszę, co w zamian? Przestrzeń. Zielona przestrzeń i to tak. I absolutnie to żadnej możliwości zabudowy. Ale możecie to przekształcić zupełnie w kierunku zabudowy o charakterze lokalnym. Lokalne usługowe, czyli mogą być mieszkania, mogą być usługi. Mogą być jakieś warsztaty, nie wiadomo czy produkujące. No ale to przecież jest potrzebne ludziom. To też trzeba gdzieś dać. A gdzie to dać, jak nie przychodzi? Ale my mamy już. Panie Przewodniczący, ale my chcemy powiedzieć atrakcje kolejowe. To jest piękne. Dobra, okej, super. Kto z Państwa jest za taką propozycją, jak zgłosił Pan Andrzej i Pani Ela? Czyli taką otulinę stworzyć, a nie... Dobrze, dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa jest przeciw? Ale co to za przyjemność mieszkać przy torach? Dobrze. Każdy wybiera przyjemność. Wiesz, że będziesz miała ciągłoczną derdatę. Proszę Państwa. Takie dosyć podchwytliwy jest następny punkt. W rejonach przystanków kolejowych koncentracja zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej o zwiększonej intensywności. Bardzo stop. Elu, punkt, który przegłosowałaś, proszę, aby zgoda na zmianę tego zapisu, czyli przekształceń w kierunku zabudowy o charakterze lokalnym. Rozumiem, że wykreślamy zabudowy o charakterze lokalnym, tak? Czyli uzupełni zostanie. No bo rozumiesz, że nie chcemy zrobić pomnika przyrody z miejsca między blokiem a koleją. No właśnie tu chodzi o to, żeby... tak? Wracamy, żeśmy się przesunęli. Tu chodzi o to, żeby ten teren, no całkowicie z tego terenu jednak już jakieś inwestycje wyeliminować, bo już wystarczy tych inwestycji. To trzeba było wszystko wykreślić. Ale proszę się dobrze zrozumieć, bo jeśli zaproponujemy ten zapis zbyt ortodoksyjny, to tam drzewa nie posadzi się, ani się go nie wyryje. Usługowa. Do uzupełnienia. Nie było istotne, istotne jest to, co oznacza usługowa o charakterze lokalnym, czy to ma być baza, czy to ma być rynek, czy to ma być tam jest wymiana opon, a nie możemy jakiejś rewitalizacji ująć pojęcia rewitalizacji, czy tej rehabilitacji, jak oni to ujęli. Ale ona jest ujęta, a ten obszar należy do kawałka. Ale tam są budynki. Chodzi o to, że tam już nie powinny stawać budynki. Tam jest wiele inwalidów też chyba. Panie Elu, takie szczegóły, proszę ciszę. Czy tam będzie budowane domy jednorodzinne, czy wulkanizator drugi, to się ustala na planie zagospodarowania i to nawet nie wtedy, bo wtedy się określa, czy tam ma być usługi, czy mieszkaniówka, czy coś tam. I wtedy też się nie wskazuje na to, co to ma być. Także te zapisy są bardzo ogólne i takie trzeba rozumieć, bo to one są przygotowane do czegoś, co ma być bardziej dokładne. Tak, ale one na chwilę. Jeśli chcemy wykreślić usługi o charakterze lokalnym, zabudować w kierunku usług o charakterze lokalnym w porządku, ale rozumiem, że przekształcenie jest zupełnie obecne i zostawiamy, tak? Tak, o to wychodzi. Także moje pytanie. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa i usługowa między ulicą Wielickiego i terenami PKP do utrzymania. I wtedy nie ma nic nowego. Tak, istniejąca zabudowa mieszkaniowa usługowa między Wielickiego i terenami PKP to zostanie. No bo mamy tam pod Bratisławskiej wzdłuż Wielickiego garaże, potem są też te... Do przekształceń zupełnie kropka, tak? Proszę mi też zrozumieć, ponieważ jeśli będziemy zgłaszać uwagi merytorycznie słabe, to wszystkie to bez wyjątku zostaną potraktowane przez nadziejni. Te nawet te dobrze będą przyjmowane. To co, do utrzymania i uzupełnienia. Czyli to, co tam jest, tak na chwilę obecną, żeby utrzymać, to trzymać. Cieszę się, czyli dobrze Państwa zrozumiałem, więcej pytań nie mam. Przechodzimy dalej. Pani Elu, konkretnie, która kropeczka? Już. Nie, przechodzimy do następnego, tak? Właśnie, no to jesteśmy tutaj, tak. No, to jest bardzo podchwytliwe. W rejonach przystanków kolejowych koncentracja zabudowy usług. Pani Elu, pytałem, która kropeczka, ja nie... Tak. Dalej to jesteśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Dobra, proszę. Panie Przewodniczący, proponuję. W rejonach przystanków kolejowych koncentracja zabudowy usługowej kropka. Wykreślamy oraz zabudowy mieszkaniowej rozwiększonej intensywności. Dajemy tylko i łącznie z miejscami dopasowania. Proszę Państwa. Ja się Państwu pozwolę zgodzić, bo ja akurat przy przystanku kolejowym to bym chętnie będę mieszkał. Tak, to przyjdę. Tak, bym miał blisko. Ja mieszkam przy kolejce. A najlepsze jest... Zaczyna być wtedy problem z parkingami. To co przybędzi. A tego, że ja tak nie tylko myślę, tylko wiele osób, to najlepiej sprawdzić na ceny mieszkań, bo te, które są naprzeciwko Twojego bloku, kosztują po 10 000, a te są głębiej kosztują po 7. Więc czy ludzie wolą mieszkać przy przystanku, czy nie? Ceny odpowiadają same za siebie. To co ludzie są na dworcach. Więc naprawdę... Przepraszam Panie Przewodniczący. Chodzi o to, że zaczęłam od tego, że my mamy M2. Naprawdę wystarczy nam już tych bloków i blokowisk i w tym miejscu też już nam wystarczy. Dokładnie o to chodzi, żeby zahamować inwestycje mieszkaniowe w tym rejonie. Jeżeli my tego nie mieliśmy, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, może jest nieuważnie, idziemy dalej, że go nie wyspać, ale jeżeli zostawimy ten zapis, który jest, i który powiedzmy, mówię Pan Przewodniczący, że chciałbym mieszkać, to powiem, że mamy powiedzmy Boże Złotów. I zobaczcie Państwo, że mamy z jednej strony tylko powiedzmy małe sfery zielone i ten zapis na chwilę obecną nie wyeliminuje te sfery zielone i da na zabudowę Pan Tomasz tutaj powiedział bardzo ważną rzecz, to nie powiedzieli głośno, że oprócz tego, że to studium pewne rzeczy przewiduje, to że jest stan obecny. A jeśli chodzi o osiedle Krowocza Górka, to tam wszystkie przystanki tramwajowe i komunikacyjne i każde inne są w położeniu zabudowy o wysokiej intensywności. Jeśli Państwo chcą, żeby burzyli te bloki, to proponuję poprawkę. Nie, ale tak jest. Bo dlatego, że my nie naruszamy stanu, który jest. Nie naruszamy. Żadnej poprawce z żadnego kierunku jednostki nie dokonaliśmy naruszenia stanu, który jest. Nie zanegowaliśmy. Lecz powiedzmy, mówię, po co to... Ale przecież to jest stan Wybickiego. Nie, dlaczego? Tutaj, jeżeli... To jaka jest na bratysławskiej zabudowa? Proszę, jaka jest przy Wybickiego zabudowa? Przy bratysławskiej nie zbudzenie i garażu. Jeżeli tak, w rejonach przetargów kolejowych koncentracja zabudowy usługowej oraz budowy mieszkaniowej oznaczonej intensywności. Tak, my się zgadzamy. Usługowa tak. Ale o zwiększonej zabudowie mieszkaniowej, o zwiększonej intensywności nie jest. Tam może powstać, powiedzmy, mówię, budka z pieczywem. Tam może powstać, powiedzmy, mówię, nie? Jakiś punkt mamy sytuację, że wysiada z pociągu, załatwia sprawy, które podąża do domu. Ale nie, zabudowa na terenie zielonym, powiedzmy 10-piętrowca, który uściśli i zabierze przestrzeń. Dobrze, teraz coś pokażę, tak? Jedyny przystanek kolejowy, o którym mówimy, znajduje się w Obzowie. Tu na rogu. Tak, ja szybko, że właśnie pamiętam. Dobrze, dobrze, ale drugi na skład. Dobrze, ciszę! Ciszy na skład, no właśnie. Ciszy! Teraz proszę mi powiedzieć, czy ktoś kiedyś był na Łobzowie na przystanku? Wiele razy. Ja też byłem. Ja byłem. Ja tam innej zabudowy niż wielorodzinna intensywna nie widziałem. Asia mieszkanie podal... Nie, mieszkasz w domku czy mieszkasz w bloku? W bloku mieszkasz. Czyli co tam ma? Koncentracja zabudowy mieszkania. Ale jest jeszcze druga zabudowa. Ale nie ma tam możliwości przebudowania. Ale bo tam nie ma solucji na budowanie. Jest zabudowa. Ale to mówiliśmy w punkcie pierwszym, to czyniąca zabudowa. Koncentracja! Proszę Państwa, propozycja zmian brzmi istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do utrzymania, tak? Do utrzymania, czyli nie do rozbudowy. A jeśli już tam jest, to co wy chcecie odbudowywać? Ale tu nie ma w rejonach przystanków kolejowych koncentracja zawsze nie wyciąga pojedynczych wyrazów innych podpunktów. Dobrze, kto z Państwa jest za tym, żeby dokonać zmiany polegającej na wykreśleniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy kolejowych? Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? No proszę. Czemu nie głosowaliście? No jeszcze raz. Nie, no co? Siedzicie za. Andrzej, walczyłeś tak, że głosowałeś przeciw. Ja mam odczytanie jeszcze raz tego punktu. Nie, ja bardzo proszę. To jest konsekwencja chaosu. Jeśli się nie da pracować, to tak jest. Przykro mi, przechodzimy dalej. Nie, no bo to jest bardzo istotne. Zwracam uwagi do innych punktów. Nie, dobra, róbcie dalej, bo ja się pogubiłam. Nie wiem jak z tymi tutaj procentami, bo w sumie no, procenty nam niewiele mówią. Poczekajmy, bo jeszcze inni radni są. No właśnie. Dobrze, jedziemy po kolei. Czy do funkcji terenu są zastrzeżenia? Ja mam jedno zastrzeżenie. Bo uwzględniliśmy we wcześniejszym dziale, żeby nie budować nowych budynków, ale jeszcze takie dodatkowe zastrzeżenie, znaczy dodatkowe zabezpieczenie. Proponowałbym, żeby w rejonie południowej części Żabińca chociaż zmienić funkcję zabudowy z mieszkaniowej wysokiej, która, znaczy tej wysokiej intensywności, która uwzględnia zabudowę wielorodzinną do 36 metrów, żeby to zmienić na tą niskiej intensywności do 13 metrów. A teraz to zapytam te bloki, które właśnie się budują tam dokładnie na samym dole tego fragmentu, który mam narysowany, ile mają róż metrów. Mają, ale chodzi o cały pozostały teren. Czyli w tej chwili będę wyższe, bo jest o 25%, więc jak pan dał 25% do tego, to uwagi możemy zgłosić do terenu. Oczywiście. Ale jeśli zgłosimy uwagę, że nagle na przykład na załóżmy Kropowczej Górce, tutaj gdzie mamy ten nielegalny plan, wszyscy wiemy jak wygląda ten dobry punkt, że tam ma być zabudowa, a może park. Czy to jest logiczna uwaga? Czy da się tam park zrobić? Da. Gdzie? Ja proszę poważnie. I teraz proszę powiedzieć, czy jeśli w chwili obecnej budują się tam budynki wielopiętrowe, czy jesteśmy w stanie zmienić MNW na teren zielony? jeśli tam właśnie się budują budynki, w tym momencie możecie pojechać zobaczyć. To znaczy, ale powstrzymamy. Bo nie mówimy o tym, że wstrzymamy tego. Proszę o logiczne myślenie. Nie, to jest uwarunkowanie przestrzenny. To jest dokument, który mówi o tym, jak ma być. Ale nie może wprowadzać sprzeczności. To jest też duży MW to wyjdzie do kawałka podstawy. Masz MW i chodzi sobie właśnie na MNW. Na małym skrawku to jest spory obszar i na podstawie kopalny blok w samych torach, ale jest jeszcze duży obszar niezabudowany. Żeby ten obszar, duży obszar ma zabudowany. Proszę Państwa, poddaję pod głosowanie Darka uwagę, choć uważam, że jest sprzeczna z logiką. To z Państwa wyłączenie już mocniej. Kto z Państwa jest za tym, żeby teren, który znajduje się między ulicą Konecznego a torami kolejowymi, tak jest, zmienić zabudowę z jakiej datką? Z MW na MNW. Mając świadomość jednocześnie faktu, że właśnie tam powstają budynki, które już mają znacznie więcej niż 4. No to one nie powstają. Jak zrobić uzależnienie? Tylko i wyłącznie w planie. To można planie. To można zrobić wysoką zabudowę i się nam istnieje. Ale to plan może zrobić. A studium nie może tego zrobić. Ale studium jest prawo do planu. I plan nie może różnić się od zatwierdzonego studium. Plan jest elementem wstępnym, który na pewnym etapie powstania planu zabezpiecza, powiedzmy, mówię, urbanistykę miasta. No. Dobrze, to jedną rzecz, moim zdaniem, możemy zaproponować, to jest dla tego kwadratu zaproponowanie zabudowy łamane. MNW łamane przez MW. Bo nie da się zrobić z istniejącego wysokiego listu. Ale to jest... Albo was to nie rozwiąże, bo danie możliwości budowania czyli zmienić parametry przygotowania budowli, czyli wysoka średnio bo po prostu wyłączenie tego pasa przez jak to pisze, no to będzie... Dobrze, proszę Państwa, to w takim razie przedstawiam sytuację, każdy zagłosuje jak uważa. Sytuacja jest następująca. Tutaj mamy obszar, w którym mamy zabudowę 4-5-piętrową w tym miejscu. Następnie mamy ogródek jordanowski, istniejący pas zieleni i budujący się właśnie wysokopiętrowe budynki. Propozycja jest, aby teren, który jest określany mianem MW, zmienić na MNW. I teraz kto z Państwa jest za tą zmianą? Proszę o podniesienie ręki. Nie, to MNW, co tam jest strzałka, dotyczy małego skrawka po prawej stronie. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję, dobrze. Uwaga, zostanie zmieniona. To jest MNW? Nie, to jest MNW. Czy są kolejne jakieś uwagi? To standardy przestrzeni. No chyba tutaj to te procenty mogą być. Nie. Nie, nie, na razie jesteśmy przy tym, przy procentach. Powierzchni działalności nieczynnej. A te zielnice to jest... No, a jeszcze jest taki proszę Państwa, czy są uwagi do wskaźnik zabudowy? Aha, oczywiście. Trzeci 36 metrów. To jest 14-piętrowiec i punkt raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Szósty, tak samo, wysokość zabudowy usługowej. 36 no właśnie, ale jeszcze jest możliwość podniesienia do 25. Tak, bo jest jeszcze 20%. Tak, Pani Elu, a chciałam zapytać, w jakim bloku Pani mieszka? Ile mamy metrów? No i bardzo żałuję, że bo on miał... Ale ja nie pytam Panią, ile metrów ma Pani blok? Ale dowiadywałam się tutaj od Pana Ireneusza, ile to będzie... Elu, odpowiedź, że nie wierzyłam. To jest trudne pytanie, ile metrów ma Pani blok? Nie wierzyłam. 7 metrów. Ale on akurat rośnie tak. A ile mają bloki standardowy wieżowiec? I wie ktoś z Państwa, ile ma standardowy wieżowiec? 33 metrów. Na Kluczborskiej ile mamy wieżowiec? No ale nie musimy. No dużo. Dużo. To czy mamy im zburzyć 2 piętra, żeby wskaźnik minus? Zrozumcie problem. Jedna jest kwestia. Ja chciałbym, żeby ktoś, kto zobaczy nasze uwagi, nie miał na myśli pierwszej myśli jego, no idioci. No bo, proszę Państwa, co można pomyśleć o człowieku, który powie, zabudowa na Krowoczy Górce nie może być wyższa niż 30 metrów. No co jest na tym? Że chyba nie było na Krowoczy Górce. Chodzi o nowe budynki. Ale nie, bo studium uwarunkowuje zarówno to, co było, co jest. Jeśli jesteś niezgodny z studium, to będą przekształcać co? Nie. Wiadomo, że wstawek nie zburzą, a chodzi o to, że... No to sformujmy to tak, żeby właśnie posełonowe było. Studium, jeżeli studium przegląda gospodarki legalizuje stan zastały, a wprowadza nowy stan. Bo nie po to jest plan robiony, żeby utrzymać stan pierwotny i go przedłużać, podnować, lecz dokonać modyfikacji w przestrzeni publicznej. Tutaj masz drukowanymi literami kierunki zmian struktury. Tak, oczywiście. To jest jednoznaczny kierunek, czyli zmniejszenie. Ja proponuję, dacie im tutaj po 36 przecinek dla nowo budowanych obiektów i jaka jest propozycja? Się zgadzam. Ale jak 36? No zostaje, bo już jest, a teraz przecinek dla nowo budowanych obiektów. Tak, oczywiście. 16 metrów. Niekoniecznie. W którym punkcie mamy to? My się pogubiłem. Trzeci punkt. Wskazówki na budowę w krokach do nas. 16. No bo tu są takie wskaźniki. Do 36 metrów. Bo tak mamy więcej intensywności 13, żeby być konsekwentnym. Do 16 też. Do 16 metrów. Bo tu mówimy o wysokościowcach. Tutaj już, jeżeli powiedzmy nisko, to są do 13. Będzie częściej jedziemy do pierwszej metrów. Ja poddaję propozycję Pana Andrzeja, bo wydaje mi się rozsądna, do 25 metrów. Kto z Państwa jest za? No razy 15 na to samo wychodzi, Andrzej, razy 25 to samo można dać. A Ty mnie jest za? Tylko to jeszcze wstawić. Dobrze, dziękuję. No to po co? Co to za zmiany? To jest. To co jest, to właśnie... Dobrze, czy są jakieś inne uwagi? To samo dotyczy zabudowy usługowej. Dobrze, to możemy przyjąć jako automat. I przedostatni punkt. Udział zabudowy usługowej w terenach mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych niskiej intensywności do 50%. Zmniejszmy te procenty, proszę. Za dużo. To Państwo jest za zmniejszeniem do 40%? Ale nie, na razie, bo Ty, Andrzej, czytasz nie ten punkt już, bo to już powiedzieliśmy, a teraz przedostatni punkt. Ale tam chyba pominęliśmy jeszcze wysokość zabudowy usługowej w ramach terenu. No to o tym mówimy. No to prosimy, żeby zmniejszyć. To też dodajmy kwalifikację, to już było uwolnionego zmniejszenia. Przedostatni punkt teraz. Przedostatni udział zabudowy usługowej w terenach mieszkaniowych. 30% zabudowy usługowej rodziny to jest bardzo dużo. Oczywiście, no właśnie mówię. Bardzo dużo. Dajmy tutaj proporcjonalnie 25 do 30. 30. Maksymalnie. To Ci usługi przeszkadzają. Co Ci przeszkadzają usługi? Ale co Ci przeszkadzają? Ale po co Ty wystarczy? Ale co usługi przeszkadzają? Przecież usługi teraz dają miejsca pracy przecież. Mówią, że nie ma miejsc pracy, a w Ameryce główne miejsca pracy z usług powstają. Ale że mamy takie miejsca pracy. Kalenina miała 40 000 ludzi, już jej nie ma, a w usługach... Proszę Państwa... Ale to jest w ramach tego, co jest wybudowane, czy mieszkania, czy usługi. Proszę Państwa, ponieważ padła propozycja o zmniejszeniu tego wskaźnika 50%, dla im dla intensywności zabudowy. Kształt państwa jest za tym, aby zmniejszyć ten wskaźnik. To jest mniejszy, nie zmniejszy. Dobrze, proszę Państwa. Zmniejszy do ilu, ale do ilu? Do 30. Dobrze, dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw temu, żeby zmniejszyć? Dobrze, teraz propozycja do ilu zmniejszyć, proszę powiedzieć. Proponuję do 30. Ja proponuję do 40. Kto z Państwa jest za tym, żeby zmniejszyć do 30? Do 30. Dziękuję. Kto z Państwa jest za to, żeby zmniejszyć do 40? Do 40. No i ostatni punkt teraz tego działu. Wielorodzinnej, średniej i wysokiej intensywności dla działek przyległych do ulicy Opolskiej do 100%. Proszę. To jest to samo co tam, bo dolina ulicy była... Nie to tutaj będziemy mieli głosować na pewno, bo to jest to samo, co już tłumaczyliśmy przy... To jest tylko zmiana przeznaczenia, nie jest zmiana intensywności. Czy są jeszcze jakieś uwagi do tego planu? Znaczy do tego punktu? Nie, nie. Kulturowe jest ok. To środowisko przyrodnicze? Kulturowe, przepraszam. Dobrze, proszę. Znaczy, o tym, jakie co my głosujemy i czym się zajmujemy, to świadczą różne punkty, które tutaj są przez jakichś ignorantów pisane, proszę Państwa. To co tutaj jest nazywa się miejsca pamięci narodowej, ulica Pielęgniarek, płyta upielęgniająca istnieje w miejscu tak zwanego obozu przejściowego. Jest, ta płyta jest w ogóle tak nie do końca prawdziwa, bo nieważne, bo powstała w latach ubiegłych. Mamy jeszcze jedno miejsce pamięci narodowej i wydaje mi się, że też bardzo ważne przy ulicy Piornickiej miejsce egzekucji z października 1943 roku za torami. To w ogóle to nie jest tutaj ujęte. Może to jest ja się pana spaliło. Tu ja cię wjeżdżam, tam się paliło. Nie jest na pewno jest. Tu się wygląda. Tutaj się pisze o... obiekty do rejestru zabytków oraz do ewidencji zabytków, jak na przykład obiekty poprzemysłowe i dalej o tym nic nie ma. A poprzemysłowy jest, artygraf jest... Poczekajcie, chciałbym poinformować, że 21 stycznia Wydział Architektury wydał decyzję o przebudowie i odbudowie Już po brakach. Artygraf będzie to samo co browar. Dobrze, kto z Państwa jest za dopisaniem tej uwagi pana Mariusza? Proszę, żeby się nie... miejsce pamięci. Mariusz podał. Mariusz podał. Ślub przy ulicy Noczyńskiej. Która uwaga należy dopisać. Ale ja tutaj jeszcze pisał to obiekty, że układ urbanistyczny jest napisany układ urbanistyczny dla mnie, jeśli to miało to zachowanie ulicę w Białowtornicy. Rogawka jest tutaj ujęta? Rogawka też nie jest dostępna. Jak to rogawka? Rogawka była przy tym Łobzowie. No to trzeba dopisać, a to pani się orientuje, to będzie tylko nie będzie w tym jeszcze. A inni koledzy. Ja nie wiem, czy mamy się architektu na przejdzie naszymi budżetkami. No dokładnie. Dlatego mówię, za nie to jest gotowe. Zostawiamy, jeżeli chodzi o remont szkół, tylko, ale nie będzie nic na temat remontu publicznego. Nie, to będzie na samym początku przegłosowane, że zmienili stary rankingowy. Została zaskarżona i właśnie nie miał koncept sprawczej, żeby Andrzejać kolej bardziej był uparty, tym więcej do kieszeni dostał. No to nie, no to nie. Panie Mariuszu, proszę Państwa, w związku z nieścisłościami, czy to jest w tym rejonie, czy nie, uwagę odnośnie miejsca pamięci i rogatki, chyba że jest jakiś specjalny rogatkę, dopiszemy do stosownego planu pozidentyfikować. Możemy tak mówić? Tak, oczywiście. Dobrze, dziękuję, przechodzimy. Znaczy, ja nie wiem, czy to może przy okazji powiem, jaki jest w ogóle, jaka jest każda rogatka, ponieważ wszystkie rogatki dawne dopisane do lista podpisawczej. Doprecyzuję. Mnie tak zastanawia. Tą rogatkę zabrania trzeba przewieźć. No już, najważniejsi są mieszkańcy Toli, bo zabieramy pieniądze z kieszeni. Mariusz, a w tej strefie zobacz, co tu napisano. Wokół strefy dworsko-parkowej nowa zabudowa, budynki jednorodzinne, wolno stojące bliźniacze, no wokół dworku białoprądnickiego. Czy Państwo widzą, co tu można robić? Można powierzchnia i formy zabudowy nawiązujące do istniejących zabudowy. Nowa zabudowa w tej strefie jest możliwa. Wy to widzicie, o którym punkt Pani chodzi? Nikt nie będzie widział. Wskazania dla wybranych elementów. Drugi punkt. Czytajcie się w to Państwo, bo to jest bardzo podchwytliwe. Nowa zabudowa w strefie. To jest twierdzenie, które już pozwala na wiele. Tak, no bo oni piszą, że zapewnienie ochrony widoku na zabytek i nowa zabudowa w strefie. Tam już nowa zabudowa w strefie. Czyli zapewnienie ochrony widoku, nowa zabudowa. Jedne miejsca z zakasem działka i działka do tej przydzielnicy. No dokładnie. A reszta jest wszystko zabudowane. No ale widocznie... Nie wiem, znaleźć ten punkt, żeby troszkę ograniczyło ich samowolkę budowlaną. Ale nie, to niczym nie skutkuje. Jeżeli tak popatrzymy, tak obiektywnie teraz popatrzymy. Mamy tutaj tą inwestycję, która nie wypaliła i nie została usunięta, powiedzmy, pozostałości po niej. To jest jedna działka. Tutaj mamy tą drugą działkę, tylko przy ulicy Opolskiej. A tu mamy przecież tak naprawdę, mówię, park, który nie jest, powiedzmy, zagrożony w zakresie inwestycji, bo on jest chroniony ustawą o ochronie przyrody. Na naszą domu jest taka... No to jest, o tutaj mamy tak. Inwestycje, gdzie powiedzmy mamy podpięniczenie, gdzie inwestor powiedzmy wysował się i 9-metrowy, zobaczcie Państwo, że żaden sposób nie jest. Ponadto, proszę Państwa, musicie pamiętać, że to, co mamy przed oknami, to też do przekształcenia, a jak nie będzie możliwości inwerencji, to znaczy, że będzie tak, jak jest. Nie, no tam jest napisane, że może... No właśnie jest, ale Pani zamówi, że to jest źle, tak? Nie, to źle, to żeby zwrócić na to uwagę. Tak, to tyle, nie żyj. Andrzej, tutaj w sprawie tego, to miało być wielorodzinne, ale jakieś inne jednorodzinne mogą powstać. Do komunikacji. Tutaj zaparkane. Wielorodzinne. Ale nie wiem, jak to mówię, powiedzmy u mnie, ale nie jest tak. Ale ma głos. Ja chciałbym analogicznie do Pani Małgorzaty, właśnie żeby uwzględnili coś takiego jak połączenie ulicy Żabinie z planowaną ulicą Czesława Miłosza i 6 stycznia, którym z tych. Ale dobrze, czy są jakieś przeciwne? Kto z Państwa jest za? Już jesteśmy przy komunikacji? Obudź się, dziadek, obudź się. Ja ci tam dziadek, uważaj, bo dostaniesz klamsa po prostu w locie z wodą. Proszę o ciszę! Co drugiej osobie się tu spieszy, bo mówi, żeby szybciej, żeby ten, a tu nagle jak na kleparzu. Chcecie, to ser można sprzedawać rano, nie trzeba wieczorem. Z ulicą Czesława Miłosza. Nie wiem, czy to precyzować 6 stycznia, to no, skąd? 7. Pani Leneu. Ja powracam do sprawy ulicy Szapierowej. Dlatego, że tutaj... Słusznie, trzeba mówić. Ja nie tłumaczę, o co chodzi. Jest ulica Jabłonna, która jest jednokierunkowa, ulica Szapierowa jest ulicą ślepą. Z osiedla, o którym Pani Irena już mówi, są 2 wyjazdy, a tam jest coraz więcej bloków. To znaczy jest jeden wyjazd. Umówmy się, że są 2. Że są 2, no tak. Jedyną szansą na poprawę sytuacji jest dodatkowy wyjazd, między innymi przez przebicie się ulicy Szapierowej do ulicy Jabłonnej. Do ulicy Jabłonnej na Pstrudze. Jak najbardziej wydaje się słuszna. polityczna. Kto z Państwa jest za niesieniem poprawki? Dobrze, czy są inne uwagi do komunikacji? Pani Jana, proszę. Dobrze, ja bym chciała, żeby Państwo mi wyjaśnili tę klasę wolbrąską, bo ja tylko ze słyszenia o niej wiem, a chciałabym... Taka duża biała linia. Propozycja. To jest fragment tej trasy, która ma tu pójść przez ogródki działkowe. Tramwajem połączenie. No właśnie, proszę Państwa. Już wiecie, dlaczego. Czy są inne uwagi do komunikacji? Nie komentarzy, tylko uwagi. Terminal komunikacji miejskiej Prowodzak-Górka. Na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami usłyszeliśmy, że w planach wstępnych miało tam być tylko 8 autobusów, jest już 16. Ile jeszcze planów? Proszę o uwagi do studiów. Czy są jeszcze jakieś uwagi do studiów? Nie widzę. Przechodzę do punktu infrastruktury. Proszę, jeśli ktoś ma to proszę. Przepraszam Pani Elu, ale po prostu odbiegamy tak tematem, że to jest kompletnie niepotrzebna dyskusja. No, ile jeszcze możemy o tym rozmawiać, ale nie dzisiaj, bo to nie jest studium. No bardzo ogólnie tutaj jestem potraktowany w tej komunikacji, więc nie wiem. Czy tutaj w infrastrukturze nie ma? Nie. Czy nie ma? Tak ja mam do infrastruktury jeszcze proszę. Co chwileczkę w rejonie Okrąglaka rozbudowują się te coraz to nowe lokalizacje, otrzymują budownictwo wielorodzinne. Teraz też żeśmy mieli niedawno na sesjach różne propozycje, natomiast nie widzę tutaj ani rozbudowy sieci kanalizacyjnej, ani wody, nie mówiąc o stacjach trafo. Wszystkie te firmy zwracają się o drogę użyteczną do stacji trafo na terenie osiedla Prądnik Biały i podłączają się do wody na Prądniku Białym. W tej chwili grozi nam sytuacja taka, że do 4-piętrowym bloku będziemy musieli hydroponię budować. I sytuacja wymaga to samo jest z ciepłem. Na ulicy Grażyna oddano duży blok, ciepło już nie ma praktycznie gdzie już podłączyć się do tego ciepła, które jest rozprowadzane na Białym Prądniku. Także te instalacje, no nie wiem jak się nazywa tamto osiedle przy Okrąglaku, ale żeby tam, to chyba Pani rejonie, żeby tam po prostu rozbudować tą infrastrukturę, techniczną, która jest niezbędna do funkcjonowania prawidłowego osiedla. Bo za chwileczkę wszystko... Jaka jest propozycja, jaka konkluzja? To znaczy nie wiem, czy tu, czy tam złożyć rozbudowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i stacji trafo i ciepłowniczej. Myślę, że ogólny do wszystkich, do całego studium. Ale ze wskazaniem tam, gdzie powstają te nowe... uwzględnienie rozbudowy i tych sieci. Tak. Tak, we wstępie w ogóle uwag. Tak. Dlatego... Ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, jest intensywna rozbudowa wielomieszkaniowa. Tak, mieszkaniowa. To rzeczywiście jest ważne. Ale ile masz napisane? Obszar niewystarczający właśnie czyta. Obszar niewystarczająco wyposażony w praktykę techniczną, czyli rozumie, że trzeba go doinwestować. Północna zachodnia część jednostki wymaga rozbudowy systemu energetycznego, kanalizacyjnego, ciepłowniczego oraz wodociągowego. De facto jest. Ale to nie na czele. Spokojnie na czele. Marek, nie ten myślał. Ja tak pięknie czytałam. Ja mam jeszcze tutaj do ostatniego punktu dopuszczalne zmiany parametrów w planach miejscowości. Więc my proponujemy, że powierzchnia aktywna biologicznie zmniejszać nie o 10%, o 5%, a wysokość zabudowy usługowej wielorodzinnej maksymalnie tu jest o 20%, więc żeby zmniejszyć to o 10%. I to samo jest dotycząca zabudowy jednorodzinnej, maksymalnie zwiększać na przykład o 25%, uważamy, że o 10%. Panie Jewdoszu, bo rzeczywiście jest tutaj obszar wymagający rozwoju miejskiej asystencji południczego, południowo-wschodnia, zachodnia, trzeciej jednostki fragmentaryczne. I to dotyczy rozbudowy, o myślę, kolejnej przebombowni czy... Tak, tutaj jest potem poniżej, jest lokalizacja Wybickiego i... Ogólnie jest powiedziane, że... ograniczenia wynikające z lokalizacji. Tak, są ograniczenia, jak gdzieś nie można poszukiwać. Że już tam nie można. No jest. No jeśli to obejmuje ten teren, to oczywiście ale jest to tak bardzo ogólnie, że... No bo to studiuję znacznie ogólnie, ale jest tak, że nie jest. Muszą. Napisali jakby określili właśnie to, co powiedział pan Kuba, że tam, gdzie powstają te nowe budynki wielorodzinne, to wtedy... Proszę Państwa, ja proponuję, abyśmy przeszli do dopuszczalnych parametrów. Padła tutaj propozycja zmniejszenia. Proponuję głosować indywidualnie. Pierwsza dotyczy powierzchni biologicznej czynna maksymalnie 10%, propozycja zmniejszenia do maksymalnie 5%. Myślę, że to jest zasadne, akurat ktoś z Państwa jest za. Dziękuję. Punkt drugi to jest wysokość zabudowy usługowej wielorodzinnej maksymalnie o 20%. Mając na uwadze to, że tak naprawdę mocno ograniczamy metry widoczne się, uważam, że nie powinniśmy tego zmniejszać. Poddaję pod głosowanie, kto z Państwa jest za zmniejszeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. To jest ale o ile zmniejszamy? O 10%. Wysokość zabudowy jednorodzinnej maksymalnie 25%. Tutaj tak naprawdę Państwo nie zmniejszali tego, bo tutaj braknie trochę zdrowego rozsądku wtedy, ponieważ może dojść do sytuacji, w której ktoś ma parterowy domek, nie będzie mógł go zwiększyć do piętrowego, tylko dlatego nie ma możliwości. Ale proszę zobaczyć, to jest 16 metrów na wschód od ulicy Zawiniec jednorodzinny dom. To jak pan powiększy o 25, to będzie zobaczyć... Jednorodzinny 16-metrowy, 4-metrowy. To wtedy nie będzie umieć dwóch. No dobra, nieważne. W każdym razie... To jest nie ja to i tutaj mamy do czynienia z sytuacją, no to już nie będzie z parteru do piętra, to z piętra do dwóch. No generalnie tak wygląda sytuacja i apeluję tutaj o rozsądek. To z Państwa jest zmniejszeniem punktu, to jest propozycja do ilu? Do 25 do 10%. Do 10% to z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widać. Widać, ale bardzo mało. Przegrali. W takim razie nie przechodzimy do rejon dobrego pasterza. A nie ma tu i czy mają jakieś Państwo uwagi, ponieważ ten dotyczy w 99% nie naszej dzielnicy, zatem nie będziemy punkt po punkcie, tylko proszę przyjść, jak macie na to potrafić. I jeśli ktoś ma uwagi, to proszę. Czas na uwagi. Niech przebudują ulicę nad Strugą. Tam dwa pasy zrobią do świata. Słuchaj, to jest ważne przy Szapirowie, żeby oni po prostu nad Strugą przykryli ten ruch. Wtedy jest idealny wyjście. No bo jak ty tylko chodzisz po prostu ulicami, to światła nie będzie to tak. Dobrze, czy... To jeszcze się zapoznaje? Ja mam tylko jedną uwagę dotyczącą komunikenta. Mianowicie jeśli chodzi o sprawę Szapirowej, to konieczne jest przebudowa ulicy nad Strugą, która przylega, będzie wylotowo do 29. Ale Panie Jerzegoszu, Pan na do tej... Bo to jest już unik. To jest unik. Dobrego pasażera. Tak. Jeszcze na pewno masz ten tekst? Nie, dobrze. Ja po prostu znam ten teren, w przeciwieństwie do Ciebie, że Ty ze zgłoszenia i... Panie Jerzegoszu, na której komunikacji? Komunikacja. Może być gdzieś teraz. Kropka konkretna? Nie ma konkretnej, to trzeba dopisać. Bo ktoś z Państwa jest za dopisanie, Pan jeden już teraz powie, a potem przegłosujemy. Proszę Państwa, przebudowa ulicy nad Strugą od wiaduktu kolejowego do świateł i przejezdne na dwa pasy, bo tam tylko trzeba po prostu przykryć... Kategoria drogi już jest. Tak. Podniesienie kategorii drogi oraz podniesienie kategorii. Tak. Bo wtedy, jak Szafirowa przejdzie, to będzie bardzo dobry wyjazd na 29. Ale Ty przecież nie wiesz nawet, gdzie to jest. To weźmie, że pokażę. Dobrze, kto z Państwa jest... Kto z Państwa jest za, proszę powiedzieć. Dobrze, dziękuję. I jeszcze jedna uwaga, która jest automatyczna w stosunku do tego planu, ze względu na to, że już je poczyniliśmy winnych. Czyli w momencie, gdy mamy linia kolei aglomeracyjnej przystanek Prądnik Czerwony oraz terminal Prądnik Czerwony. Górka Narodowa. Górka Narodowa. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do planu pasterki. Przechodzimy do planu pasterki. Mam teren zielony, szacunek dla Ciebie. To jest teren Twoich wpływów? Zobaczcie to. A nie walczycie tam o wpływy. Kto jest tam? Dobrze, proszę Państwa, oddaję Panu Tomkowi głos, bo to jest jego teren i wiem, że dobrze wczoraj. Szanowni Państwo, teren pasterki to są rodowice wielkie, po przeanalizowaniu wszystkie parametry są jak najbardziej w porządku. Jedyna uwaga, którą chciałbym wnieść do tego projektu, to jest... Proszę Państwa, proszę o ciszę. Zamieszczenie uwagi o tym, aby w części, gdzie jest przewidziana mieszkaniowa część, stworzyć część zieloną, ZU. To jest teren 60-rowej działki gminy Kraków, która obecnie stanowi teren rekreacyjny i w tym planie została pominięta. To nie znaczy, że nie będzie ona tej funkcji przez najbliższe lata pełnić, natomiast dla bezpieczeństwa należy ją uchronić przed ewentualnym zbyciem. Bo już był raz. Bo takie próby były podejmowane. To jest teren 60 arów. Obecnie jest to teren dzierżawiony. Dzierżawiony przez stowarzyszenie, które reprezentuje. Wcale nie chcę zmiany przeznaczenia tego terenu. Jak dlaczego się przygotowałeś i chciałeś zaznaczyć? Ale jeśli chodzi o zabudowę, tu jest wielorodzinna, natomiast do 16 metrów, czyli w nawiązaniu do istniejącej zabudowy Bronowic. 16 metrów i całkiem przyzwoita sytuacja. Takie też budynki nowe powstały i nikomu one nie przeszkadzają. Kto z Państwa jest za poparciem uwagi dotyczących terenu dziennego? Dziękuję. Zostanie ona uwzględniona. Czy jakieś inne uwagi do tego planu? Przechodzimy do kolejnego. Jednostka 23 Azory Północ. Może nie brzmisz. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania do pierwszej części, gdzie są progresy? różne instytucje. Dużo brak uwagi. No właśnie. Dużo brak uwagi. No jakieś uwagi. Nasinka działa. Ale to ja działkę mam na pasenki, ja go pytałam. Działkę mieszkaniową. Ja mam jedno pytanie takie wyjaśniające. Gdzie jest przystanek metra na Azorach? Jeszcze nie ma. To są plany. Plany mamy jeszcze. Pobożne plany. Dobre. Coś kłopot. Jeszcze kanarki nie twierdzają moneczki. Chyba my tak nie dożyjemy. Nie, na pewno nie. Raz góry będziemy patrzeć. Nie ma takiej dożyję do 2050. Co tam jest? Taki dziadek został starszy od nas. Przywitany z nich. No i co? Proszę podać, że zagarną synię. Co dalej? Bośmy stanęli. Dobrze, proszę Państwa, jeśli nie ma uwag do tej części pierwszej, która jest obarczona kropeczkami, to jeśli chodzi o funkcję terenu, miałam uwagę techniczną, a właściwie nie tyle techniczną, to tak, mamy taki, jak Państwo odchodzą na mapce, teren MNW, to jest miejsca miejskiej MNW, tak, teren zabudowy jednogminny i wielogodzinny, niskiej. Tak, i tutaj ważne jest, abyśmy określili dokładnie metraż tej zabudowy, ze względu na to, że wiemy, że tam są miejsca, które próbują wstawić bloki. Do 16 metrów. Są te budżetki do 13. Nie, to trzeba im jednoznacznie, bo jeśli są budżetki do 13, byłoby dobrze, do 16 już nie. Tak, do 13. Ale to będzie wstawia. Nie, jest do 13. Nie ma takich. Ale pasuje 16. Zatrzymajmy sobie... to ja szanowne koleżanki. Ale to dobrze, proszę Państwa, jeśli chodzi o standardy przestrzenne, czy są jakieś uwagi? Azory to sam standard. Ja mam do wskaźników. Parametry. Nie ma. Ale ja tam nie mieszkam. Nie ma jedziemy dalej. Jedziemy już dalej. Wskaźniki zabudowy. Wskaźniki zabudowy, ja tam mam. Od razu w tym pierwszym, nie 16 metrów dla zabudowy jednorodzinnej. 16 metrów. Wskaźniki zabudowy macie Państwa jakieś MNW razy 16 razy 13 metrów, więc do 13 metrów. Pierwszy jest na rodzinę do 13 metrów, to masz 4 piętra. Czyli pierwszą tą do 16 też do 13, tak? Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dobrze, dziękuję. Może blok te wszystkie zdejmiemy do 13. Nie, Opolska może sobie być do 16, bo tam jest na tyle, ale... To jeszcze inne uwagi. A te 36 metrów? Nie mamy 36 metrów na... Druga pozycja. Aha, na Radzikowskiego mamy. Wysokie i też... Ale nie przyjmujemy. Ale nie przyjmujemy. To jest kierunek zmian. To też nie. Ja proponuję. Chyba, że zburzą i postawią nowe. NNW muszą tam zrobić, jedynie tam mogą to zrobić. Ja proponuję tylko jeszcze w kierunkach zmian, żebyśmy napisali taki punkt, który był przygotował w górce, czyli istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do utrzymania. Bez uzupełnienia. Żeby nie było, że między blokami stawią kolejne bloki. Kto z Państwa jest za taką uwagą? Ale to jest wielorodzinna. Dziękuję. Do utrzymania. I wracamy do kolejności. Środowisko kulturowe. Czy są jakieś pytania? Nie. No. Wszystko środowisko przyrodnicze. No, komunikacji mam Wojciecha. Ale ja mam teraz środowisko przyrodnicze. Ekoterroryści, to było. Nie ma, bo tu jest strefa kształtowania środowiska, jest wszystko korytarz ekologiczny. To jest też ekologiczny na pewnym odcinku. Proszę nie tylko na odcinkach. Wybranych powiedzmy odcinkach. Ale co, ma być zachowany, czy ma być niezachowany? Nie wiem. No ale co tam jest? Dobrze, pani Jasia w komunikacji proszę. Ja chciałam pozycję Dejsa, bo tutaj jest tylko, że jest planowanie przybliżenie, czy ona będzie przebudowana? Czy tutaj nie jest przebudowana? Fajsa, no dobra, nic będzie fajsa. Zaraz sobie możemy na co to znaczy klasozyt? Ja się nie doczytałam, dlatego to jest moje pytanie. Jak Z samo? ZN, ale Z nie ma. To masz jakie? Samo Z, tak, go nie ma. Z to jest zwykła, jeżeli to jest zwykła, to co bez przebudowy? Z będzie zwykła bez przebudowy, ale to ma swoje plusy, bo to skieruje całego ruchu. Można proponować zmianę na nie. Ale to nie kategoria drogi, to poszerzyć. Dzieci od dzieci nie. Ja wiem o czym mówisz, zamienić centrum. Ale to jest możliwe na etapie planu, nie na studiach. Subsydiuje tylko, że to jest droga główna, że leci mniej więcej ten. Nie, że mamy podatki, kategoria drogi. No bo ja zostałam o tym. Gdzie ten parking się wajsa będzie przesiadkowy? To znaczy, że jakieś połączenie i masz drugą drogę, to jest też organizatorami, zresztą oczyma. Tak, żeby inaczej musisz do no właśnie, bo nie ma tam. Proszę Państwa, dobrze, w takim razie Pan Łukasz zwrócił uwagę wytyczenie bezpiecznego przejścia za pomocą parki lub tunelu między osiedlem Azory a osiedlem Azory Północnego jest to nazwanie. W takim razie przez Państwa jest za taką uwagą. Łukasza trzeba spotkać. Bo to zacznie pociągi. Tak już będzie, już będę, dlatego zabezpieczyć się to. Albo wpadkę, no to jest sąda, epidemiczne swoje spokazane. A to zacznie Państwa. No, jest ciężko. Każdy idzie po poranie. Oglądałeś Maroko RPA. Czy są jeszcze jakieś uwagi tutaj? Ja mam tutaj jeszcze pytanie, bo to środowisko przyrodnicze. Tu jest enklawy zielonej według mapy roślinności rzeczywistej, obszary o wysokich walorach przyrodniczych fragmentarycznie. I dalej, teren parku fragmentarycznie. O co chodzi? Ponieważ ten rejon łączy się z planem Tonie, i tam jest mowa o parku rzecznym, to jest mowa o tym fragmentarnym parku rzecznym. Natomiast jeśli chodzi o zieleń, nie wiem o którą zieleń chodzi, jeśli mówimy o zieleń, o rzeczywistych, o wysokich walorach przyrodniczych. To nie wiem, ale... Jeżeli ktoś nie zabudował tych fragmentów, to tak naprawdę nie wiem. Parku Wyspiańskiego, Europejskiego. Pytanie, jak to zabezpieczyć to, co jest, żeby już tam nic więcej nie powstawało? To będzie 5 fragmentów, 4 wezmą, jeden zostanie i fragment został. Myślę, że możemy dopisać punkt istniejące użytki zielone. To jest zmiana, czy pozostałe. Czy Państwa jest za taką propozycją? Dobrze, w takim razie Czy jeszcze do tego planu są jakieś uwagi? Dopuszczamy zmiany w planach funkcyjnych. Tak samo, powierzchnia w rozliczeniu na wykonanie 5%, zabudowa 10% i to samo. Jednorodzinna 10%. Tyle to głosujemy po kolei. Jeśli chodzi o biologiczną, do 5% to z Państwa jest za. Dobrze, jeśli chodzi o wysokość zabudowy usługowej i wielorodzinnej, maksymalnie zmiany do 20%, a jest aż do 10%, to jest za. Czyli wysokość zabudowy jednorodzinnej jest 25, to jest za tym, a było 10. Kto jest przeciw? Dobrze, to w takim razie przeszło. Ciągle podróżają. Proszę, jakie jesteśmy. Proszę o ciszę. Pominęliśmy tak dosyć szybko, poszliśmy z planem Brolowice Centrum. Ja zawnioskował o utworzenie połączenia między Radzikowskiego a Konrada poprzez Nowosądeczkę. Dobrze, to będzie na propozycję, którą przegłosujemy. Kto z Państwa jest za? To jest tam nie ma. A tak naprawdę mi chcieli wyłączenie do RODO Alternatynia. To jest dobry temat i oni na zasadzie. Ja myślałem, że to zrobił. I druga uwaga, którą też radny zgłosił po przeanalizowaniu, mimo że już przerobiliśmy, to jest stworzenie takiego bezpiecznego przejścia między osiedlem Głowiec a Prądnikiem Czerwonym. To jest dla planu Górka Narodowa. Państwa jest za. Czy są jeszcze jakieś uwagi do któregokolwiek punktu lub do całości? Nie widzę zapisania. Ja nie wiem, czy nie byłoby słuszne, żeby... Pani Małgorzata, proszę Pani ponieważ jak tutaj wyprowadziliśmy nad rejonem Dobrego Pasterza, to pozostawiliśmy te dopuszczalne zmiany, czy, znaczy tak jak 10, 25 i 25, czy też tak jak innych. Zmniejszamy czy dopuszczamy zmiany, czy pozostawiamy... Dobrego Pasterza to w ogóle jest Prądnik Czerwony. Tak naprawdę no dobra, to nie będziemy się... Pani Renu. Proszę Państwa, tylko w jednym, przy jednym rozpatrywaniu jednego fragmentu był taki zapis w kierunku zmian. Tereny zieleni w ramach osiedli blokowych do ochrony przed zabudową i zainwestowaniem obniżającym udział powierzchni biologicznie czynnej. W żadnym innym, ani na Azorach, ani na, to dotyczy tutaj tego, żeby to było? Tylko na Prądniku Białym. Ja proponuję, żeby to... Ja właśnie proponuję, żeby... Gdzie Azory? Ochrona terenów zielonych w ramach osiedlowych bloków przed zabudową i zainwestowaniem. No to jest. To dobrze, bo to jest... Dlatego, że jest mnóstwo terenu. Tak, nie są własnością spółdzielni, tylko są dzierżawą wieczystą. Drodzy radni, jak się cieszę, że dzisiaj dyskutowaliśmy, że jakże trudny punkt naszej sesji dzisiaj. Już możemy iść? Nie, dwie uchwały, ale krótkie. Ponadto, proszę Państwa, nie przyjęliśmy jeszcze tej uchwały. Drogie Panie Przewodniczący, program. W związku z tym... Jaki będzie projekt? Nie, ja poczekam. W związku z tym, że przeanalizowaliśmy każdy obszar z osobna, uwagi głosowaliśmy pojedyncze, dlatego pozwolę sobie teraz przegłosować. Tak, proponuję, abyśmy przegłosowali pierwszą uchwałę komisji negatywną. Może inaczej, jeszcze inaczej. Mamy dwa wyjścia. Mamy propozycję komisji, opinia negatywna i teraz możemy wnieść do niej poprawką te punkty lub wnieść poprawką opinię pozytywną z tymi uwagami. I teraz proponuję troszeczkę dyskusję na temat tego, jak Państwo to widzicie, ponieważ mimo wszystko uwag pozytywnych, negatywnych mamy więcej. Zastanawiałbym się nad tym, czy nie zaopiniować pozytywnie pod z uwagami, prawda? Z uwagami. Dlatego proszę Was o głos. Ja proponuję, żeby te uwagi, które komisja wczoraj opracowała, uwagi zawsze, chodzi o negatywne czy pozytywne. Proponuję, żeby zacząć pozytywnie, ale jako te pierwsze uwagi, jako z tymi uwagami. No to są te pierwsze uwagi, które komisja wypracowała, są to uwagi ogólne, które dotyczą się... No nie, to zostawimy, tak, to chodzi o... Tą nieczytelność i tak dalej. Tak. To, że jest nieczytelny plan, to na pewno to jest uwaga komisji najważniejsza i ona jest o tyle istotna, że jak bierzemy taki plan, to nie mamy podziału na działu, to tak naprawdę nie wiemy, gdzie oni chcą puścić tą kreskę. Równie dobrze oni muszą na etapie szczegółowego opracowania puścić tą kreskę. No 10 metrów w lewo, ale to jest 25 metrów. No to jest dużo. To jest 25 metrów jeden. Dobrze, proszę Państwa, w związku z tym proponuję, abyśmy wnieśli poprawkę zmieniającą uchwałę na pozytywną z uwagami, tymi, które przegłosowaliśmy. Kto z Państwa jest za tą poprawką? Proszę podnieść się. Dobrze, dziękuję. Jest jednogłośnie, aż proponuję go na zjeść. Tomek, chodź tu! Tomek, na moment! No i więcej tym lepiej. Ale nie no. 17 za 0 przeciw zatrzymujących. Nie, to dobrze, nie? Głosowaj za no. Nawet nie wiem co. Nie, to się wstrzymał i tyle no. Nie głosował. Albo nie głosował. Proszę Państwa, jeszcze tylko jedną rzecz, taką czysto techniczną. Uwagi komisji są następujące, ja je przeczytam jeszcze. Zbyt krótki czas na zapoznanie się z materiałem, to się zgadzamy wszyscy. Za duży stopień ogólności, brak szczególności, duża skala na, to się zgadzamy. Brak możliwości konsultacji z autorami studiów. Proponuję tą uwagę, żebyśmy wykreślili i spróbowali się spotkać z autorami studiów, bo tak naprawdę brak możliwości konsultacji, to musielibyśmy zgłosić tą konsultację. Więc to byłaby uwaga, która byłaby bardziej do nas i jedna poprawka z mojej strony, to proponuję, już komisja zgodzi się o tą poprawką zrobić. To w takim razie to punkt trzeci usuwamy. Nasze poprawki i uwagi do przedłożenia. Nie, ja proponuję, że opinia pozytywna z zastrzeżeniem zastrzeżeniem uwzględnienia dobrze, proponuję, aby Rada podjęła taką uchwałę wnoszącą do autorów studium o spotkanie się z Radą celem przedyskutowania wniosku. Na piątek zaprosimy, spróbujemy się sami pofatygować. Jutro ustalimy to, czy jest to możliwe. Ja wyślę do wszystkich radnych informacji, które będzie, każdy z nich może przyjść, ale wtedy będziemy mieli to proszę o rzeczową dyskusję bez emocjonalnych elementów, bez humorystycznych elementów i tylko i wyłącznie merytoryczną. Dobrze, więc przeczytam, jak brzmiałaby uchwała, tak żeby wszystkie te rzeczy ująć. Jeśli będą uwagi, oczywiście przyjmujemy i będziemy przeredagować. Opiniuje się pozytywnie studium kierunki zakresu podarowania przestrzennego miasta Krakowa z zastrzeżeniem uwag wniesionych uwag. Opisanych w paragrafie drugim. Kropka. Zgłasza się jeszcze w paragrafie pierwszym. Zgłasza się następujące uwagi. Za krótki okres na zapoznanie się za duży stopień ogólności i była jeszcze jedna, którą mieliśmy zgłosić do wszystkiego. Nie pamiętam, tak? Nie. Chodziło o język. On jest mało czytelny. Komisja wykazywała wygrzebiemy uwagę, która była do wszystkiego zapisane. Piszemy ją jako punkt trzeci, a te, które z warunkami, to będą w paragrafie drugim. Paragraf drugi będzie brzmiał, wnioskuje się o następujące zmiany. Uwzględnienie następujące zmiany. I kolejne punkty, czyli jednostka 23, uwagi. To jest, czy są uwagi jakieś redakcyjne do takiego zapisu? Nie. Dobra, no to w takim razie głosujemy uchwałę. Kto z Państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję. Jednogłośnie, proszę, 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący.